Chwała Jezusowi, naszemu Panu i Królowi, Zbawcy naszemu, Halleluja, który żyje i króluje na wieki, naszemu Jezusowi Chrystusowi, który był, który jest i który nadchodzi, Halleluja, naszemu Jezusowi Chrystusowi, który nigdy się nie zmienia. On był wczoraj taki sam, on dzisiaj jest taki sam i jutro będzie taki sam, Halleluja. Witam was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie jestem tutaj po to, aby mówić coś od siebie, nie jestem tutaj po to, aby teraz w jakiś sposób klaunować, czy tutaj jakieś cyrki odprawiać. Po prostu jestem tutaj po to, żeby podzielić się z Tobą słowem życia, słowem, które jest słowem uwolnienia, słowem, które przyjdzie dzisiaj do Twojego życia i uwolni Ciebie, jeśli tylko uchwycisz się tego słowa, tego, co zostanie dzisiaj wypowiedziane w mocy Ducha Świętego. Ja sam z siebie nic nie mogę Wam dać. Ja nie jestem kimś, kto po prostu jest tutaj nie wiadomo jakim cudotwórcą, czy kimkolwiek takim. Halleluja, wszystko to, co możesz dzisiaj otrzymać, to możesz otrzymać od Jezusa Chrystusa, od Pana i Zbawiciela, od tego, który jest lekarzem, który uzdrawia wszelką chorobę, bo on po to się objawił, aby niszczyć wszelkie dzieła diabelskie, które również są chorobami, różnymi zniewoleniami, związaniami, opresjami demonicznymi, opresjami różnego kalibru, jeśli chodzi o jakiekolwiek choroby, halleluja. On ma moc, on miał moc, ma moc i będzie miał zawsze moc, halleluja, bo on jest nie tylko tym, który uzdrawia, ale on jest przede wszystkim uzdrowieniem. To on jest twoim lekarstwem. To on jest twoim ratunkiem. To on jest twoim wyzwoleniem. To on jest twoją wolnością. Jezus Chrystus, nic innego, nikt inny nie ma takiej mocy, jaką on ma. On jest tą spójnią doskonałości. On jest twoim lekarzem, który może cię uzdrowić, który może cię uwolnić, który może cię oczyścić. I dzisiaj możesz być tego pewien, że Jezus Chrystus się nie zmienia. Jeśli Ty, Panie, jeśli Ty się uchwycisz się Pana, to On Ci da to w jakiś sposób, co pragnie Twoje serce, jeśli to jest zgodne z Jego wolą, halleluja. Jego wolą jest, abyś był uzdrowiony. Jego wolą jest to, abyś był oczyszczony. Jego wolą jest to, abyś był uświęcony, abyś był wolny od swoich zniewoleń, abyś był wolny od wszystkich swoich addiction, czyli od swoich uzależnień, od swoich chorób. Jezus chce, byś był wolny. Wiele razy ludzie mnie się pytają, czy to jest wolą Boga, abym była zdrowa, czy to jest wolą Boga, żebym była chora. Wolą Boga nie jest, byś była chora. Wolą Boga jest, byś była uzdrowiona, oczyszczona, oddzielona i uświęcona przez Jego święte słowo, które jest prawdą, pełne mocy, halleluja, pełnego uwolnienia. Więc powiem wam, w jaki sposób jest to prawdą, że Bóg chce, żebyś był uzdrowiony i nie chce, żebyś był chory, czy też sam Bóg nie daje ci choroby. Jezus Chrystus, kiedy objawił się na ziemi, w ciele człowieka, stał się człowiekiem tak jak ty i ja, stał się człowiekiem jak my, chodził po tej ziemi, on powiedział, że przyszedł nie czynić swojej woli, ale przyczynić wolę Ojca. On wszystko to, co mówił, on mówi, ja nie mówię od siebie, ja mówię od Ojca. Ja nie czynię tego, co sam chcę czynić, ja wszystko czynię, co u Ojca widzę i to robię. Dlatego Jezus Chrystus był ucieleśnieniem samego Boga Ojca. Jezus Chrystus jest Słowem Bożym, które się ucieleśniło. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. On zamieszkał pośród nas w ciele. Dzisiaj wiecie, że mieszka również w kościele, w swoim kościele, w swoim ciele, gdzie po prostu są zrodzeni z Ducha Świętego ludzie podążający za Jezusem Chrystusem. I teraz w momencie, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, jeszcze muszę coś powiedzieć, że zanim skończę w ogóle mówić, bo będę nauczał o czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym, o czymś takim, co wzbudzi Twoją wiarę, aby później pod koniec tego filmu będziemy się modlić o Twoje wszystkie potrzeby, będziemy się modlić o Twoje choroby, będziemy się modlić o Twoje wszystkie ubytki, wszystko to, co musi być uleczone, musi być wyprostowane, co jest skrzywione dla chwały naszego Boga Ojca Jezusa Chrystusa. Dla Jego chwały to robimy, dla Jego chwały się spotykamy, dla Jego chwały będziemy dzisiaj działać, aby Jego moc wypełniała dzisiaj Ciebie, aby Jego Duch Święty dotknął Ciebie uzdrowieniem, uwolnieniem, wszystkim tym, czego potrzebuje Twój duch, dusza i ciało, halleluja, bo Jezus Chrystus chce, byś był dzisiaj wolny, byś był wolny, byś był uwolniony. Dlatego Jezus Chrystus, kiedy chodził po ziemi i nakładał ręce na chorych, uzdrawiał chorych, poruszał się pomiędzy tymi, którzy już byli w jakimś miejscu bez nadziei na ludzki sposób spojrzenia, na poziomie ludzkim, na poziomie tym naszym takim ziemskim, byli ludzie, którzy po prostu byli bez jakiejkolwiek nadziei na to, że mogłoby się polepszyć, czy mogliby po prostu mieć
jakiekolwiek szanse na uzdrowienie czy uwolnienie, ale Jezus Chrystus, kiedy On się przechadzał pomiędzy tymi ludźmi, to oni Go dotykając otrzymywali moc. Moc z wysokości, moc od Niego, z Niego wychodziła, aby wszelka choroba, wszelką niemoc była usuwana. I każda choroba była uzdrawiana, kiedy Jezus Chrystus się porusza. Jezus jest dzisiaj ten sam i na wieki. Jezus Chrystus dzisiaj może się poruszyć w Twoim życiu i możesz mieć uzdrowienie, jeśli tylko uwierzysz w to, co będę Ci czytał dzisiaj ze Słowa Bożego, bo Bóg nie jest tym, który kłamie. Bóg zawsze mówi prawdę, On nie może skłamać i Jego Słowo jest prawdą. Jeśli Ty się uchwycisz tej prawdy dzisiaj, możesz dzisiaj otrzymać od Boga błogosławieństwo w takiej postaci, jakiej oczekujesz, ale tylko na Bożych warunkach. Więc Jezus Chrystus porusza się, uzdrawia chorych i teraz czyni wolę Boga Ojca. On przyszedł, aby uwolnić wszystkich tych, którzy są w zniewoleniach. On przyszedł uwolnić tych, którzy mają choroby, niemoce, różne opresje demoniczne. On przyszedł po to właśnie, żeby nam pokazać, że Bóg nas miłuje, że Bóg Ciebie miłuje, że chce, żebyś był wolny, czysty i uświęcony mocą Jego Ducha, mocą Jego Słowa. Halleluja. Dlatego nie możemy mówić: Ty tak samo teraz wyrzuć ze swojej głowy jakiekolwiek pojmowanie ludzkie, ziemskie, bezbożne, tego typu, że Bóg dał Ci chorobę lub Bóg chce, żebyś chorował. Bo jeśli Bóg chce, żebyś chorował, to w tym momencie Jezus Chrystus nie może Cię uzdrowić, bo Jezus nie może stanąć przeciwko woli swojego Ojca. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, uzdrawiał wszelką chorobę i dzisiaj jest też Jezus Chrystus taki sam, On zawsze czyni wolę Ojca. I teraz, gdybyśmy my przyjęli takie kłamstwo, że Bóg chce, żebym chorował, czy też Bóg dał mi chorobę, to w tym momencie, kiedy Jezus kładł ręce na chorych i ich uzdrawiał, to stawał w przeciwności, w opozycji, w buncie przeciwko woli Ojca. Wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie Jezus idzie, po prostu jest sytuacja beznadziejna. Ten człowiek mówi: Bóg dał mi tą chorobę, Bóg chce, żebym chorował. I wtedy Jezus by po prostu powiedział: no dobra, no skoro Bóg Ci dał tą chorobę, to ja nie nałożę na Ciebie rąk, nie będę się o Ciebie modlił, nie będę po prostu dążył do tego, żebyś był uzdrowiony. Jeśli Jezus by chodził po ziemi i mówi tak: ten jest chory, musi zostać chory, zostanie chory, bo taka jest wola Boga Ojca. Nie, w Bogu zawsze jest doskonałość, w Bogu jest czystość, w Bogu jest świętość, w Bogu jest pełnia, w Bogu jest doskonałość i symetria Twojego ducha, duszy i ciała. Kiedy Bóg się porusza, kiedy Bóg się pojawia w życiu człowieka, On wchodzi z całym swoim atrybutem swojej boskości. Tam, gdzie Bóg się porusza, tam, gdzie Bóg wchodzi w życie człowieka, tam po prostu On się wbije jak przecinak, jak jakiś klin i rozdziera te wszystkie zasłony chorób, rozdziera wszystko, co człowieka zniewala, aby usunąć wszelkie dzieła diabelskie. Po co? Aby otrzymał chwałę, cześć i dziękczynienie Bóg Wszechmocny, Twój lekarz, który Cię uzdrawia, który Cię uwalnia, który daje Ci moc ku życiu. Bo On chce, Bóg chce, zrozum to i przyjmij to, że Bóg chce, abyś żył. To On jest dawcą życia, to On przynosi życie. On nigdy nie przynosił śmierci, On nigdy nie przyniósł zła, On nigdy nie przyniósł grzechu. W Bogu nie ma zaćmienia, w Bogu nie ma ciemności. W Nim zawsze jest życie, ale to jest Twoją odpowiedzialnością i moją. Naszą odpowiedzialnością, abyśmy my przybliżyli się do Boga, który jest życiem i otrzymali od Niego życie, bo On jest życiem. Kiedy Ty zaczynasz wchodzić w obecność i społeczność z Bogiem, który jest życiem, który jest uzdrowieniem, który jest oczyszczeniem, który jest tą doskonałością, tą symetrią, doskonałą symetrią życia, w tym momencie Ty napromieniujesz się Bogiem, wręcz w cudzysłowiu, napromieniujesz się Jego istotą i w tym momencie nie ma takiej możliwości, żeby w obecności Bożej jakakolwiek choroba, jakakolwiek niemoc miała swoje miejsce. Ona nie ma swojego miejsca, bo w tym momencie, kiedy Ty zderzasz się z Bogiem, kiedy Ty spotykasz się ze świętym Bogiem, halleluja, to w tym momencie wszystko to, co nie jest od Niego, wszystko to, co nie jest z Niego, zostaje całkowicie usuwane, całkowicie poruszone z miejsca i usuwane, całkowicie zdegradowane, zniszczone, unicestwione, usunięte, halleluja. To jest moc naszego żywego Boga, bo taki jest Bóg, którego ja poznałem, Bóg Słowa Bożego, gdzie się objawia na stronicach Biblii Słowa Bożego. To jest Bóg, który żyje i z tym Bogiem wszystko jest możliwe. Zapamiętaj to, co Ci dzisiaj teraz mówię. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Powtórz ze mną, jeśli możesz. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Jeszcze raz. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Bo tak jest, to jest prawda. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Halleluja. Więc wejdźmy do słowa. Zrobiłem kilka notatek. Oczywiście w modlitwie i w studiowaniu Słowa Bożego.
przy pomocy i wsparciu Ducha Świętego. Dlatego słuchajcie Słowa Bożego dzisiaj, które będzie do was wypowiedziane. Słowa Bożego, które przynosi uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie. Halleluja. Jeśli jesteś dzisiaj pełen oczekiwań, jeśli jesteś głodny poruszenia Bożego, jeśli jesteś głodny Boga dzisiaj, to dzisiaj jest twój dzień, abyś usłyszał Słowo Boże, które jest prawdą i które ma moc cię uwolnić. Słowo Boże zawsze ma moc uwalniać, ale to ty i ja musimy wejść w miejsce, gdzie możemy tego się uchwycić i musimy to przyjąć. Dlatego dzisiaj jestem tutaj przed tobą, abyśmy mogli się uchwycić i przyjąć wszystko to, co Bóg ma dla ciebie dzisiaj. Nie ma przypadków, więc jesteś tutaj dzisiaj nie z przypadku. Jesteś tutaj dlatego, że Bóg chciał, żebyś był i żebyś to słyszał. Nie ma przypadków. Halleluja. Dzisiaj Bóg się objawi w twoim życiu, objawi się w twojej całej istocie, objawi się w twoim duchu, duszy i ciele. Bóg, który jest życiem, halleluja. Bóg, który jest uzdrowieniem. Więc Bóg, zaczynam od pierwszej strony, Bóg powiedział coś takiego w swoim słowie. Ja nie będę mówił, że Biblia mówi, bo Biblia nie mówi. Bóg mówi w swoim słowie, że jeśli my poznamy Jego naukę, kiedy my poznamy Jego naukę, kiedy my zaczniemy trwać w tej nauce poznania o Bogu, no ty musisz znać Boga, ty musisz poznać Boga, ty musisz wiedzieć, jaki Bóg jest, kim Bóg jest, w jaki sposób Bóg się porusza, aby się uchwycić przez wiarę tego, co mówi Słowo Boże o Bogu. Jesteśmy okłamani, jesteśmy w ciemności kłamstwa, w niewiedzy, a niewiedza nas zabija, ale poznanie Boga nas ożywia. Daje nam życie wieczne. Słuchajcie, Bóg powiedział, że jeśli my będziemy trwać w Jego nauce, to staniemy się Jego uczniami. Jeśli staniemy się Jego uczniami, w tym momencie poznamy prawdę, a ta prawda ciebie i mnie, nas wszystkich wyzwoli, uwolni, da nam wolność, halleluja, do życia. Tam nie ma w tej prawdzie choroby. Więc Bóg jest Bogiem wiary. Bóg oczekuje od nas wszystkich wiary. Od ciebie i ode mnie. Wszystko, co jest w Bogu, musi poruszać się przez wiarę. Teraz wszystko, co łączy człowieka z niebem, wszystko, co łączy człowieka z Bogiem, ten łącznik, który nas łączy z Bogiem, gdzie poznajemy wszystkie atrybuty boskości, atrybuty samego Boga, kiedy ty poznajesz atrybuty Boga, to tylko się dzieje na poziomie i płaszczyźnie wiary. My poznajemy Boga przez wiarę. My przechodzimy przed Boży tron, przed Boże oblicze przez wiarę i tylko przez wiarę możemy uchwycić się Boga i wszystkich Jego obietnic. Bóg powiedział w swoim słowie, w liście do Hebrajczyków 11:11 powiedział tak. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy do Niego przychodzą, tych, którzy Jego szukają. Teraz rozwijmy ten werset troszeczkę bardziej. Ja teraz Cię nauczam, żebyś przyjął tą naukę i ta nauka wprowadzi Ciebie w miejsce wiary, gdzie Ty uchwycisz się Boga, halleluja, Jego mocy, bo On oczekuje tego, aby Cię uzdrowić. On chce tego, abyś był uzdrowiony. Tylko pytanie jest, czy Ty chcesz, bo jeśli Ty chcesz, to słuchaj tego, co Bóg dzisiaj do Ciebie mówi przez swojego sługę. Jestem tylko Jego naczyniem, jestem tylko Jego ustami, ja do Ciebie mówię, nie z siebie, tylko mówię ze Słowa Bożego. Halleluja. Pełen Ducha Świętego, abyś był przekonany o tym, że to, co mówię, jest prawdą. Halleluja. Dlatego jest powiedziane, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Nikt, żaden człowiek, żadna istota nie może się podobać Bogu, jeśli chodzi w życiu bez wiary, jeśli nie ma wiary. I co to znaczy, że nie ma wiary? To nie znaczy, wiara to nie jest to, że ty po prostu przytakniesz, że Bóg istnieje, masz świadomość tego, że w jakiś sposób gdzieś tam Bóg na obłokach jest, gdzieś tam w kosmosie, czy gdzieś tam na chmurkach Bóg jest, bo to nie jest wiara. Tu jest dalej wytłumaczone, czym jest wiara, w jaki sposób mamy się podobać Bogu. Ta wiara polega na tym, że kiedy my przychodzimy przed tron Boży przez wiarę, to w tym momencie możemy otrzymać od Niego to, czego szukamy, to czego pragniemy, żeby On po prostu poruszył się w naszym życiu. Ty musisz uwierzyć, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy do Niego przychodzą, tych, którzy Go szukają. Dzisiaj jesteś w tym miejscu, dzisiaj słuchasz mnie, dlatego że jesteś człowiekiem, który szuka Boga, który szuka Jego mocy, który szuka Jego poruszenia. Ja Ci mówię, z Bogiem wszystko jest możliwe. Dzisiaj jestem pełen Ducha Świętego, pełen Jego mocy, aby wypowiedzieć słowo mocy, słowo wiary, abyś Ty uwierzył i uchwycił się dzisiaj Boga. Więc bez wiary nie można się podobać Bogu, bo ten, który przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Czy Ty wierzysz, że dzisiaj Bóg jest w stanie Ciebie nagrodzić? Że dzisiaj jest w stanie Ci usłużyć?
uzdrowieniem, uwolnieniem. Halleluja. Więc czym jest wiara? Czym jest wiara? Wiara jest, tak według listu Hebrajczyków, Bóg mówi, że wiara, w Hebrajczykach 11:1 mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz, przeświadczeniem o tym, czego nie widzisz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Ty masz przekonanie i pewność, że Bóg żyje, że Bóg się porusza, że Bóg nagradza tych, którzy Jego szukają, tych, którzy do Niego przychodzą, halleluja, w pokorze, w uniżeniu, w poddaniu, ze skruszonym sercem, z uniżonym sercem przychodzisz przed oblicze Boga Ojca, świętego Boga, Pana Boga, przez imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, przychodzisz przed Jego tron i oczekujesz od Niego przez wiarę, że On Cię dzisiaj dotknie. I ta wiara ściąga Jego obecność, ta wiara dotyka się Boga, halleluja. Więc jeszcze musimy powiedzieć to, co mówi Jakub, czyli powiedział Jakub z natchnienia Ducha Świętego. W jednym ze swoich wersetów przeczytam, otworzę Słowo Boże, bo tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj przechodzić przez Słowo Boże, bo twoja wiara ma się pobudzić przez Słowo Boże, przez wiarę w Słowo Boże, nie przez słowo Andrzeja Kwaśniewskiego, ale przez Słowo Boga Żywego, który nie jest kłamcą, zawsze mówi prawdę. Zobaczcie, co Jakub mówi o człowieku, który jest chwiejny, który nie ma wiary, który po prostu jest dwoistego umysłu, czyli się chwieje. Ja teraz jestem tutaj po to, żeby ci doprowadzić cię do miejsca, gdzie ty będziesz pełen wiary. Halleluja. Pełen wiary. Więc Jakuba, pierwszy rozdział Jakuba, czytamy list Jakuba, pierwszy rozdział, od 5 do 8 wiersza, czytam ci, słuchaj uważnie. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, tutaj możesz wstawić, co chcesz, mądrości, uzdrowienia. Uzdrowienie przychodzi również przez poznanie. Doznanie przychodzi przez poznanie. Doznanie Boga przychodzi przez poznanie. Boga nie widać, bo jest duchem, tak samo jak wiatr. Wiatru nie widać, a kiedy szeleszczą liście na drzewie, w tym momencie widzisz działanie wiatru. Tak samo jest z Bogiem. Boga nie widać, ale możesz odczuć Jego działanie w swoim życiu. Odczuć Jego działanie na swoim ciele, w swoim umyśle, kiedy twój umysł będzie całkowicie uwolniony od stresu, od depresji, od wszelkiego zniewolenia jakiegoś. Więc czytamy Słowo Boże, halleluja, które jest pełne ducha. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana mądrość z wysokości, mądrość, czyli poznanie Boga będzie ci dane, jeśli go, do Niego zawołasz i poprosisz Go o tą mądrość. I patrzcie, ale niech prosi z wiarą, czyli bez wahania, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Więc do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu. Ty zaczynasz wchodzić w miejsce wiary i się cofasz. Wchodzisz w miejsce wiary i się cofasz. W tym momencie, zobaczcie, co mówi Bóg przez Jakuba z natchnienia Ducha Świętego. Mówi tak, człowiek taki, który się właśnie waha jak fala, niech nie myśli, że coś otrzyma od Boga, niech po prostu nie wejdzie, niech nie oszukuje samego siebie, że coś od Boga otrzyma, jeśli jesteś w miejscu wahania. Ale chwała Bogu za dzisiejszy dzień, chwała Bogu za ten film, chwała Bogu, że dzisiaj jesteś, bo chcę przez Słowo Boże wprowadzić cię w miejsce, żebyś się nie wahał, abyś przyjął, halleluja, moc Boga w swoim życiu, przez to, że Słowo Boże wzbudzi w tobie wiarę, by przyjąć to, co Bóg ma dzisiaj dla ciebie. Jest to człowiek, mówi dalej tak Jakub, człowiek taki niech nie myśli, że cokolwiek od Boga otrzyma, od Pana otrzyma, człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Dlatego dzisiaj jestem tutaj po to, aby cię wzbudzić w twoim sercu wiarę, halleluja, abyś przyjął od Boga dzisiaj to, co Bóg ma dla ciebie. Więc warto jest zrozumieć, że Bóg ustanowił pewne prawa. Bóg ustanowił pewne prawa, w których cały wszechświat się porusza. Cały wszechświat się porusza w tych prawach, wszechświat duchowy, wszechświat materialny. Każda komórka, każdy kwant, każdy atom, wszystko to, co zostało stworzone Słowem Bożym, wszystko porusza się według Jego prawa i musi poruszać się według tych praw, bo jeśli coś się przestaje poruszać według Jego praw, zaczyna być skrzywieniem, zaczyna być desymetrią, która wpływa później na resztę otoczenia. Tak samo jest z naszym ciałem. Jeżeli my nie przybliżamy się do Boga, który jest życiem i oddalamy się od Niego, który jest życiem, w tym momencie nasz duch, dusza i ciało wchodzi
w desymetrię, wtedy przychodzi zniszczenie i zepsucie, wtedy przychodzą skrzywienia nazwane chorobami, wirusami i tak dalej, bo wirus to jest nic innego jak skrzywiona komórka, która po prostu atakuje i się rozmnaża w naszych ciałach, w naszych organizmach, czy to komórka rakowa, czy jakieś guzki, czy cokolwiek, to są komórki, które zostały skrzywione. Dlaczego? Dlatego, że nie były w miejscu życia. Tak jak zawsze powtarzam, że ciemność nie jest zaprzeczeniem światła. Ciemność jest brakiem światła. Śmierć nie jest zaprzeczeniem życia. Śmierć jest brakiem życia. Choroba nie jest zaprzeczeniem uzdrowienia, bycia zdrowym. Choroba jest brakiem zdrowia, ale zdrowie i uzdrowienie to jest Jezus Chrystus. On jest lekarzem. Kiedy my przybliżamy się do Boga, który jest święty, który jest czysty, który jest życiem w tym momencie, ty w Jego obecności doznajesz uzdrowienia, doznajesz pełni, doznajesz doskonałości, bo On jest doskonały, halleluja. Więc ja czytam teraz notatek, że Bóg ustanowił pewne prawa, w których się cały wszechświat porusza i sam Bóg również porusza się w tych prawach, które sam ustanowił. On nie łamie praw, które sam ustanowił. I kiedy człowiek, my pogwałcamy te prawa przez bunt, przez nieposłuszeństwo Jego Słowu, które również jest pewnym rodzajem praw, nakazów, które nas chronią, bo nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam i tak dalej, to wszystko jest po to, żeby nas chronić, żeby nie przyszło do naszego życia zniszczenie. Zobaczcie, co się dzieje w małżeństwie, kiedy jeden z małżonków zaczyna cudzołożyć. Przychodzi zniszczenie, ale Bóg mówi nie cudzołóż. Dlaczego? Dlatego, że chce nas chronić. Kiedy Bóg mówi nie kłam, zobaczcie, ile zniszczenia przynosi kłamstwo do życia ludzkiego. Czemu Bóg mówi nie kłam? Po to, żeby ciebie i mnie chronić, żeby nas chronić. Bo przez kłamstwo przychodzi zniszczenie, przychodzi podział, przychodzi destrukcja. Jeśli Bóg mówi nie kradnij, to nie, jeżeli ty komuś ukradniesz, to ten człowiek jest skrzywdzony, ty robisz krzywdę drugiemu człowiekowi. W tym momencie Bóg nie chce, żebyś krzywdził drugiego człowieka. Bóg kocha człowieka, Bóg kocha ciebie, Bóg kocha mnie, Bóg kocha nas i nie chce, by ktokolwiek był krzywdzony, ale my krzywdzimy samych siebie przez brak posłuszeństwa Bogu, przez brak społeczności, intymnej relacji z Bogiem, który jest miłością, z Bogiem, który jest życiem, z Bogiem, który przychodzi do ciebie za każdym razem i puka do twojego serca, abyś go wpuścił do swojego życia, ale to ty musisz otworzyć drzwi, to klamka jest po twojej stronie, nie po stronie Boga, on tylko puka, ale klamka jest po twojej stronie i on chce cię błogosławić. Tylko my musimy wejść w miejsce tych praw, które On już ustanowi. My musimy iść Jego ścieżkami, Jego drogami. A kiedy zaczynasz chodzić przez wiarę w Jego Słowo, Jego ścieżkami, Jego drogami, wtedy twoje życie jest pełne. Wtedy masz pełnię w Bogu. Halleluja. Więc czytam dalej. To my musimy przez Jego Słowo dochodzić do miejsca mądrości i poznania Boga. My wchodzimy przez Jego Słowo, przez czytanie Jego Słowa, przez napełnianie się Jego Słowem, Świętym Słowem, wchodzimy w miejsce poznania i mądrości Boga, by chodzić nie w ludzkich prawach, nie chodzić już więcej w ludzkim pojmowaniu tego świata, w ludzkim pojmowaniu tego, co się dzieje w twoim duchu, duszy i ciele, nie w ludzkim, bo to jest diabelski sposób pojmowania, to jest sposób kłamstwa, który cię zniewala, ale prawda cię uwalnia, bo Bóg jest prawdą. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, halleluja. Nikt nie przychodzi do Boga Ojca, jak tylko przeze mnie. Dlatego przez Jezusa Chrystusa możemy przyjść do poznania Boga, do poznania tego, który jest dzisiaj twoim lekarzem, tego, który jest lekarzem każdego człowieka, ale tych wszystkich, którzy przychodzą do Niego przez wiarę, oczekując, że On może ich uzdrowić, może ich uwolnić. Halleluja. Więc przez poznanie Słowa Bożego dochodzimy do mądrości poznania Boga. Wtedy pozbywamy się sposobu tego skrzywionego sposobu myślenia, ludzkiego myślenia, ziemskiego myślenia, tego pogańskiego myślenia. Co to znaczy pogańskiego myślenia? Poganin to jest określenie biblijne człowieka, który nie ma poznania Boga. Człowieka, który nie zna Boga, żywego Boga, jest nazwany przez Słowo Boże człowiekiem, który jest poganinem. Więc my musimy poznawać Boga, aby stać się wierzącymi, podążającymi za Bogiem, który jest życiem. Halleluja. Więc Boga musimy poznać i musimy się Boga nauczyć. My musimy się Boga uczyć. My musimy się nauczyć Boga. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i przez to, że trwamy w nauce Jezusa, my poznajemy przez naukę Jezusa Chrystusa Boga.
Boga, który jest właśnie tym, o którym ja mówiłem. Boga, który jest życiem, który jest miłością, który jest uzdrowieniem. Halleluja. W liście do Hebrajczyków Bóg Ojciec, Święty Pan powiedział coś takiego, że mój sprawiedliwy będzie żył z wiary, będzie żył przez wiarę. Lecz jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Ale kiedy ty zaczynasz trwać w słowie, kiedy ty zaczynasz słuchać słowa, zaczynasz budować się w tobie wiara, w tym momencie wiara w tobie rośnie, ona wzrasta w tobie, wzrasta, aż do momentu, punktu, gdzie zaczynasz przyjmować od Boga wszystko to, co ci obiecuje w swoim słowie, gdzie jego obietnice stają się dla ciebie faktem, stają się dla ciebie prawdą. Jezus jest twoim lekarzem. On nie będzie twoim lekarzem, on nie był twoim lekarzem, on jest twoim lekarzem. On jest twoim lekarzem. Więc w jaki sposób mamy wejść w miejsce wiary? Więc teraz wam mówię, w jaki sposób mamy wejść w miejsce wiary. Wiara rośnie. Wiara rośnie jak mięsień. Wiara musi być ćwiczona. Musi być ćwiczona, bo ona rośnie jak mięsień. Wiara jest porównana do ziarnka gorczycy, do najmniejszego ziarenka, które ma potencjał, by z tego ziarenka bardzo duży burz krzaczasty wyrósł, z małego ziarenka, bo jest jednym z najmniejszych ziarenek, ziarnko gorczycy, ale ta wiara jest porównana do ziarenka. Wiarę musimy używać, by ona zaczęła rosnąć. Tak samo jak jest z ciężarami na siłowni. Kiedykolwiek, ktokolwiek z was kiedyś był na siłowni, jeżeli podchodzisz do ciężaru, który waży 100 kg i nie jesteś w stanie go podnieść, to nie jesteś w stanie podnieść nie dlatego, że on jest za ciężki, tylko dlatego, że twoje mięśnie jeszcze są za słabe, by go podnieść. I teraz ktoś by mógł przyjść do ciebie i się zapytać, czy jesteś w stanie podnieść te 100 kilo? A ty szarpiesz i nie możesz podnieść. I możesz powiedzieć, nie, nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że moje mięśnie są za słabe. Więc co musisz zrobić? Musisz zacząć od małych ciężarów, aby twoje mięśnie zaczęły się rozwijać i wtedy w pewnym momencie punktu dojdziesz do miejsca, że dźwigniesz te 100 kilo i nawet więcej niż 100 kilo. Że to 100 kilo po prostu będziesz brał jako rozgrzewkę, gdzie byś mógł później dźwignąć nawet 300 kilo. Bo znam takich ludzi, którzy mogą dźwignąć nawet 300 kilo w martwym rwaniu. Więc wejdźmy do Słowa Bożego. Halleluja. Gdzie Pan Jezus mówi, że Słowo Boże jest jak ziarnko gorczycy. Czyli wejdziemy do Łukasza. Słuchajcie, wchodzimy do Łukasza. Nie odchodźcie. Nie zostawiajcie tego live'u, bo mówię, na końcu będziemy się modlić o Twoje uzdrowienie, o Twoje uwolnienie, aby Pan Cię dotknął, haleluja, jeśli tylko otworzy swoje serce na Jego poruszenie. Ale najpierw muszę się z Tobą podzielić Słowem Bożym, które wzbudzi w Twoim sercu wiarę. Wiarę w to, że dzisiaj Bóg jest taki sam, dzisiaj i na wieki. On jest Twoim lekarzem, On jest Twoim uzdrowieniem, On jest Twoim uwolnieniem. Otwieram Łukasza 17 rozdział. Zobaczmy, co Pan mówi dzisiaj do nas przez Łukasza, 17 rozdział, 6 werset. Patrzcie, co Pan Jezus do nas dzisiaj mówi. A Pan odpowiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy, wyrwij się z korzeniem i przejdź, przesadź się do morza, usłuchałoby was. Usłuchałoby was. Jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, już byście mieli ten potencjał wiary w sobie, do którego będziemy dzisiaj dążyć przez Słowo Boże, abyś ty miał ten potencjał ziarnka gorczycy w sobie, w swoim sercu. Ja chcę zasiać dzisiaj w twoje serce słowo wiary, dzięki któremu możesz otrzymać od Boga jego obietnicę, jego błogosławieństwo. Halleluja. On mówi tak, Pan Jezus mówi tak, że jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiecie drzewu morwy, wyrwij się i rzuć się w morze, przesadź się w morze, ono usłucha ciebie, bo to jest moc słowa wiary. To jest możliwe, to jest możliwe. Więc wejdziemy do Mateusza 17 rozdziału, cofniemy się do Mateusza 17 rozdziału, 20 wersetu. Halleluja, niech będzie uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa na wieki wieczne. Halleluja. Niech Jego imię się uświęca. Niech będzie wywyższony przez to nauczanie. Jedyny Król, jedyny Pan, jedyny Bóg, Jezus Chrystus, który jest na łonie Ojca. Mateusza 17:20. Słuchajcie, Pan Jezus mówi o ziarnku gorczycy, że wiara jest jak ziarnko gorczycy.
My musimy mieć to ziarnko, które wrzucimy do gleby naszego serca, będziemy ustami podlewać i wtedy będzie to ziarnko rosło, aby po prostu czynić wielkie dzieła w Twoim życiu. Bóg będzie czynił wtedy wielkie dzieła w Twoim życiu. Więc Mateusza 17:20, a Jezus im odpowiedział. Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się i nic nie będzie dla was niemożliwego. To jest słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Halleluja. Słowo prawdy. To, co mówi Pan Jezus, jest prawdą, ale problem nie jest w tym, co powiedział Pan Jezus, tylko problem jest w nas, bo my nie potrafimy przyjąć tego słowa prawdy jako fakt dokonany w naszym życiu. I to jest nasz błąd, który popełniamy. To nie Jezus popełnia błąd, to nie Jego słowo jest błędne. On mówi prawdę. Tylko my musimy pochwycić się tej prawdy, uchwycić tą prawdę, halleluja, i podążać za tą prawdą. Więc jeszcze jeden werset wam podam. W Marka 11 rozdziale jest wspaniały fragment, który mówi nam o wierze, która może przenosić góry, i dzisiaj choroba, wszelka niemoc może być w twoim życiu górą, której nie możesz przejść, której nie możesz przeskoczyć. Może być czymś, co ci przeszkadza w twoim życiu i nie możesz sobie z tym poradzić. Halleluja. Jezus ma moc, by tą górę usunąć. Jezus ma moc, by cię dzisiaj dotknąć. Halleluja. Jezus jest ten sam na wieki. On jest twoim lekarzem. Marka 11, 20-26. Słuchajcie tej wspaniałego słowa, które jest pełne mocy. Od 20 wersetu czytam Marka 11, od 20. A rano przechodząc zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzenia. Wiemy, że Jezus Chrystus przechodził dzień poprzedni ze swoimi uczniami, spojrzał na drzewo, chciał zerwać figi. Nie było żadnej figi, po prostu przeklął to drzewo i powiedział, niech nikt na wieki z ciebie nie jada żadnego owocu. I to drzewo uschło od korzenia. Oni nie wiedzieli, że to uschło. Nie wiedzieli, że od razu uschło. Po prostu poszli dalej. A kiedy wracali z powrotem, zobaczyli, że drzewo było suche. Jezus przemówił słowem wiary do drzewa. To drzewo dokładnie stało się to, co Jezus Chrystus powiedział. Bo Jezus, kiedy wypowiada słowa, On wypowiada słowa prawdy. To, co On powie, musi się wypełnić, to jest słowo prawdy. I my również, jako Jego uczniowie, uczniowie Jezusa Chrystusa, mamy chodzić w mocy Ducha Świętego i wypowiadać słowa, które będą wykonane, słowa prawdy, które się wykonają w czasie rzeczywistym, w materii, w naszym czasie. Bo to Ty i ja w Jezusie Chrystusie mamy mieć moc przez Ducha Świętego zmieniać okoliczności, usuwać wszelkie dzieła diabelskie dla chwały Boga Ojca. Halleluja. Więc czytam dalej ten fragment Bożego Słowa od 20 do 26. Halleluja, niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. A rano przechodząc zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzenia. Wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego: Mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. On był zaskoczony. Jezus tym nie był zaskoczony, bo Jezus wiedział, że kiedy On wypowie słowo wiary, to On tak naprawdę stwarza to, czego jeszcze nie było. On tworzy to, czego nie było, i staje się to, co Jezus Chrystus wypowiada przez słowo wiary. Ale tak samo ty, jeśli ty masz wiarę w swoim sercu i wypowiadasz słowo wiary, słowo w to, w co wierzysz, i nie wątpisz w swoim sercu, że to, co mówisz, stanie ci się, to w tym momencie ty przez wiarę zmieniasz okoliczności, w których się znajdujesz. To nie okoliczności mają wpływ na ciebie, tylko ty przez wiarę masz mieć wpływ na okoliczności dla chwały Boga Ojca przez imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Czytamy dalej to słowo, niesamowite słowo pańskie. Halleluja, kocham słowo, jestem po prostu szalony na punkcie słowa. Bo jest prawdą, Słowo Boże to jest Jezus Chrystus, halleluja. Wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego: Mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiedział im. Jezus zwraca się do wszystkich. Tylko Piotr zwrócił na to uwagę. Może miał na tyle odwagi, żeby powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, powiedzieć: Panie, zobacz, to drzewo, które przekląłeś wczoraj, do którego wypowiedziałeś słowo, ono dokładnie stało się z tym drzewem to, co powiedziałeś. I Jezus mówi im: miejcie wiarę w Boga. Halleluja. Miej dzisiaj wiarę w Boga. Nie miej wiary w okoliczności, w których jesteś. Nie miej wiary w to, co czujesz, w to, co oglądają twoje zmysły. Ale zacznij dzisiaj mieć wiarę w Boga,
który jest ponad Twoimi okolicznościami, który jest ponad Twoją chorobą, który jest ponad tym wszystkim, w czym dzisiaj jesteś. Jezus Chrystus jest ponad tym wszystkim i musisz uwierzyć w tego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj się Go dotkniesz, halleluja. Jeśli tylko uwierzysz, dotkniesz się dzisiaj Jego. Halleluja. Bo zaprawdę powiadam Wam, kto powie tej górze, wskazał na jakąś górę i mówi, powiadam Wam zaprawdę, to nie jest kłamstwo, ja mówię Wam prawdę. Patrzcie, słuchajcie, uczcie się. Zaprawdę powiadam Wam, kto powie, on nie mówi ty, ja, on, kto powie tej górze. Patrzcie, to jest dla Ciebie i dla mnie, to nie jest tylko dla uczniów Jezusa Chrystusa. To jest dla każdego, który uwierzy w słowo Pana, że Pan mówi prawdę. Bo zaprawdę powiadam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze. I patrzcie, teraz jest warunek. A nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, to, co mówi, to, co mówi. Nie to, co powiedział raz, ale to, co mówi. Jeśli ty wierzysz w to, że to, co mówisz, ci się stanie, to ci się stanie. Wiele razy ludzie wpędzają sami siebie w chorobę. Bo przychodzi jakiś po prostu, jakaś anomalia w Twoim ciele, jesteś atakowany przez chorobę, może przez jakieś diabelstwo jesteś atakowany. W momencie, kiedy my nie mamy poznania Boga, jeśli my nie mamy poznania, w jaki sposób mamy mówić o sytuacjach, okolicznościach, to zaczynamy mówić, chyba jestem chora. Dokładnie wypowiedziałaś słowa wiary, które wypowiedziałaś. Bo stanie Ci się dokładnie to, co wypowiedziałaś. Bo jeżeli zaczniesz wierzyć w to, co czujesz, to zaczniesz to rozwijać jeszcze bardziej. To zacznie jeszcze bardziej w tobie kiełkować. Zaczniesz jeszcze gadać wtedy wszystkim. A, jestem chora. Byłam u lekarza, potwierdził, jestem chora. Sąsiedzi mówią, wiesz, że Baśka jest chora? No, wiem, że Baśka jest chora. I wtedy w tym momencie karmisz swoje serce tym, co mówisz. I to nie pomaga w twojemu uzdrowieniu. Wręcz przeciwnie, to prowadzi Cię ku zgubie, ku zniszczeniu, ku śmierci, bo Ty wypowiadasz swoimi ustami słowa śmierci. Ty zgadzasz się z tym. Ty to przyjmujesz. Po prostu przychodzi, nie wiem, listonosz, puka Ci do domu. Ty mu otwierasz drzwi, a to jest bandzior. Ty go po prostu wpuszczasz do domu, on ci wszystko rozbija, on ci okrada, wyciąga ci wszystko, a ty siedzisz i po prostu nic nie robisz. Tylko obserwujesz. I jeszcze tu przygadujesz. No, złodziej przyszedł, no. kradnij sobie, no. Tam jeszcze jest torebka, możesz sobie wziąć portfel, weź sobie portfel. Zabierz wszystko, co mam. Wyjdzie i ty po prostu będziesz wtedy martwić. No, był złodziej, okradł mnie. Tak samo jest z chorobą w Twoim ciele. To jest złodziej, który chce Cię okraść z Twojego zdrowia, z Twoich pieniędzy, które wydasz na lekarstwa, z Twojego szczęścia, z Twoich relacji rodzinnych, z Twojego pokoju, który masz w umyśle, w sercu. Choroba Cię okradnie z Twojej radości, bo wpuściłaś złodzieja. Dlaczego? Dlatego, że nie masz poznania Boga żywego. Dlatego, że nie przybliżyłaś się do Boga, który jest życiem, który jest doskonałością, który jest spójnią doskonałości. Zaraz do tego dojdziemy. Halleluja. Ale dzisiaj jest dzień uzdrowienia, dzisiaj jest dzień chwalebny, dzisiaj jest dzień błogosławieństwa. Dziękuj Panu, już bądź pełna oczekiwań od Pana, halleluja. Więc czytamy słowo do końca, ten fragment Słowa Bożego, pięknego Słowa Bożego, dlatego mówię Wam, zobaczcie. Bo zaprawdę powiadam Wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się, cokolwiek powie. Spełni mu się, cokolwiek powie. Dlatego mówię Wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, co tu jest? O cokolwiek prosicie w modlitwie. Do kogo przychodzisz w modlitwie? Do Boga przychodzisz w modlitwie. O cokolwiek prosisz w modlitwie, przychodząc do Boga, wierzysz i się nie wahasz. Co powiedziało Pismo wcześniej? Że ten, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy co? Którzy Jego szukają i do Niego przychodzą. Halleluja. Więc musimy dzisiaj wejść w miejsce, gdzie zwrócimy swoje zmysły na Boga. Gdzie zwrócimy swoje serce i swoje usta na Boga. Nie na to, co czujemy, nie na to, co po prostu jest dzisiaj w naszym ciele, bo ty możesz mieć różne symptomy, ale wiara jest
ponad symptomami. Wiara w Boga żywego jest ponad tym wszystkim. Ona zwycięża to wszystko. Dlatego mówię wam, cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Halleluja. A gdy stoicie, modląc się, przepaście... A gdy stoicie, modląc się, i teraz jest warunek, Boży warunek ku twojemu uzdrowieniu, ku twojemu oczyszczeniu, kiedy przychodzisz dzisiaj przed Boże oblicze, by modlić się o uzdrowienie, by prosić Go o uzdrowienie, jest jeden warunek, który musisz spełnić. I to jest warunek taki, że jeśli do kogokolwiek masz urazę w swoim sercu, jeśli komukolwiek nie wybaczyłeś, nie odpuściłeś mu tego, co zrobił przeciwko tobie, w jaki sposób cię uraził, w jaki sposób cię skrzywdził, jeśli ty nie jesteś w stanie przebaczyć człowiekowi, który cię skrzywdził w przeszłości, który skrzywdził cię dzisiaj, nic również od Boga nie otrzymasz. Ty musisz być wolny. Wolny od miejsca, gdzie po prostu do kogoś trzymasz urazę, do kogoś trzymasz gniew, do kogoś trzymasz nieprzebaczenie. Tak jak powiedziałem, Bóg ustanowił pewne prawa i kiedy ty zaczynasz się poruszać w tych prawach, wtedy do ciebie przychodzi uwolnienie. Ale jeśli nie poruszasz się w Bożych prawach, nie oczekuj od Boga, że Bóg wyskoczy z tych praw i zrobi dla ciebie wyjątek. Nie zrobi dla ciebie wyjątku. Bo to my ludzie, mamy wejść na Jego ścieżki. Na ścieżki Jego sprawiedliwości, na ścieżki Jego słowa. I wtedy On zaczyna się poruszać w twoim życiu, On zaczyna poruszać się w twoim ciele, On zaczyna poruszać się w twoim umyśle, uwalniając cię od stresu, od depresji, od jakiegoś strachu. Więc czytamy dalej ten fragment. A gdy stoicie, modląc się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wam Ojciec Niebieski, który jest w niebie, przebaczył wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień. Wielokrotnie choroba w ciele, wszystko to, co po prostu nas atakuje, to, co osłabia nasze ciało, jest spowodowane tym, że my mamy zaburzenia w naszej psychice. Ja nie mówię teraz, że ty masz zaburzenia w psychice w postaci choroby psychicznej, bo to nie chodzi o chorobę psychiczną. Tylko jeśli ty jesteś w swoim umyśle okradziony z pokoju, że nie masz w umyśle pokoju, tylko tam jest wojna, tam jest gniew, tam jest przekleństwo, przeklinasz kogoś ustami, przeklinasz mówiąc, rozmawiając z kimś, w tym momencie ty wypowiadasz słowa śmierci. Jest powiedziane, że Słowo Boże powiedziało, Bóg mówi w swoim słowie, że w twoich ustach jest moc życia i śmierci, jest moc błogosławieństwa i przekleństwa. Ale Bóg do nas mówi, wybierz przed to życie, wybierz przed to błogosławieństwo, abyś żył. Dlatego mamy pilnować swoich ust, bo wszystko to, co człowiek wypowiada, to do niego przychodzi. Jeśli ty zaczynasz się gniewać na kogoś, zaczynasz kogoś przeklinać, to ta moc przekleństwa i tego zepsucia wypływa najpierw z ciebie, kara twoje ciało. Dlatego Pan Jezus powiedział, że nie to, co do ust wchodzi, kara człowieka, ale to, co z ust człowieka wychodzi, czyli przekleństwo, nieprzebaczenie, gniew, zazdrość, kłótnie, zwady, obmowa, narzekanie. To wszystko, co wychodzi z twoich, to wszystko najpierw kara ciebie. To przechodzi przez ciebie, kara ciebie. I w tym momencie, kiedy ty poddajesz się tym emocjom, te emocje tworzą desymetrię w twoim całym ciele, które jest twoim królestwem, w jakiś sposób można by powiedzieć, w twoim domu. To tak jakbyś po prostu do swojego mieszkania wrzucił granata, który wybucha i robi jeden wielki bałagan. Tak samo jest wtedy, kiedy ty nie kontrolujesz swojego języka, nie kontrolujesz swoich emocji. W tym momencie te granaty wybuchają w tobie i powstają desymetrie komórek, gdzie po prostu są pewne skrzywienia i dochodzi do różnych chorób, do różnych powikłań. Oczywiście są też choroby spowodowane tym, że po prostu masz złą dietę, nie masz po prostu odpowiednich witamin, nie masz odpowiedniego odpoczynku, czyli nie masz relaksu, nie masz dobrego snu, nie śpisz. I to wszystko może też wpływać na to, że to osłabia twoją całą gospodarkę organizmu i wtedy po prostu wdzierają się w twój organizm różne wirusy. Te wirusy powodują różne inne skrzywienia. Może być grypa, później ta grypa wpływa na twoje organy wewnętrzne. Twoje wewnętrzne organy są skrzywiane, ale chwała Bogu za Jego Słowo. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, który jest lekarzem, bo On może ci dzisiaj uwolnić tego wszystkiego. Zaczynając od ducha, duszy i ciała, u twojego umysłu, wszystkiego tego, co
Dzisiaj Pan chce Cię dotknąć. Idziemy znowu do notatek. Halleluja. Będzie uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa na niebiosach. Halleluja. Chwała Jezusowi. Dziękuję Bogu za Ciebie. Dziękuję Bogu, że słuchasz. Dziękuję Bogu, że jesteś głodny, bo dzisiaj Pan chce Cię pobłogosławić. Halleluja. Więc mówiłem, w jaki sposób wiara rośnie. Mówimy, w jaki sposób wiara, Twoja wiara w Boga rośnie. W tego Boga, o którym ja dzisiaj mówię, o Bogu, który jest życiem, który jest uzdrowieniem, który jest Twoim uwolnieniem. W jaki sposób ma urosnąć Twoja wiara teraz w Tobie? Otwórzmy Rzymian 10:17. Ja już sobie skopiowałem ten werset. Wiara rodzi się, czyli wiara powstaje. Jeżeli coś się rodzi, to coś powstaje. Czegoś nie było i się rodzi. Tak jak dziecko, które po prostu, którego nie ma, ale ono się rodzi z nasienia i zradza się. I teraz wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Czyli przez słuchanie Słowa Bożego, Słowo Prawdy, wzbudza w Tobie, zradza w Tobie wiarę w Boga, który jest żywy. Wiarę w Boga, który jest Twoim uzdrowieniem, uwolnieniem. Halleluja. Twoja wiara może dzisiaj się wzbudzić przez słuchanie Słowa Bożego, które przygotowałem dla Ciebie w Duchu Świętym. Bo z Duchem Świętym siedzieliśmy razem i przygotowywaliśmy to kazanie dla Ciebie. Zaskoczony możesz być i myśleć sobie, jak on z Duchem Świętym może siedzieć. Tak, jest to możliwe. Możesz siedzieć z Duchem Świętym, modlić się do Boga Ojca i Duch Prawdy przychodzi do Ciebie, aby Ci objawić prawdę, aby dać Ci wersety, które są zapisane w Słowie Bożym, po to, żeby podzielić się z Tobą. Halleluja. Także chwała Jezusowi. Więc w Rzymianach 10 rozdziale 17 wersecie mówię, wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. W Galacjanach w 3 rozdziale, otworzę ten fragment, bo go sobie nie skopiowałem, ale przygotowałem sobie. W 3 rozdziale, 2 i 5 werset jest takie słowo. Już Wam czytam, kochani. Otwórzcie swoje serca, otwórzcie swoje uszy na działanie Słowa Bożego, które jest prawdą, które może po prostu przeszyć Twoją całą istotę i już tworzyć pewne naprawcze mechanizmy w Twoim całym ciele. 3:2:5, czyli 3 rozdział listu do Galacjan, od 2 wersetu do 5 czytam. Tego tylko chciałbym się od Was dowiedzieć, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary. Więc otrzymujemy Ducha Bożego przez słuchanie wiary. Słuchamy z wiarą i przyjmujemy Ducha Świętego. Później mówi w 5. Ten więc, czyli Bóg, który udziela Wam ducha i czyni cuda wśród Was, czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie z wiarą. Więc Bóg się porusza przez słuchanie z wiarą. On porusza się w cudach i znakach przez słuchanie z wiarą. Halleluja. Więc wiemy, że Słowo Boże również jest ziarnem. Dzisiaj zasiewam Słowo Boże w Twoje serce jako ziarno, aby teraz przygotować swoje serce jako glebę, która jest gotowa na przyjęcie tego ziarna, które zrodzi w Tobie wiarę w to Słowo, które jest prawdą. Słowo Boże. Halleluja. Bóg powiedział w swoim słowie, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wyszło z jego ust, które pochodzi z jego ust, które już wypowiedział i wypowiada. Człowiek żyje nie tylko chlebem, bo człowiek ziemski, człowiek, który nie zna Boga, on skupia się tylko na tych wszystkich rzeczach tutaj ziemskich. Ale człowiek, który zaczyna wierzyć Bogu, który zaczyna ufać Bogu, który zaczyna podążać za Bogiem, to jest człowiek, który nie skupia się tylko na rzeczach tego świata, ale przede wszystkim ukierunkowuje swoją całą istotę ku Bogu i w tym momencie jego życiem zaczyna być Słowo Boże. Ale to życie to jest zoe, to jest życie, które jest pełne, to jest życie, które przynosi do twojego życia uzdrowienie, uwolnienie, pełnię i doskonałość. By mógł w ten sposób powiedzieć, że człowiek nie żyje tylko chlebem, ale każdym Słowem Bożym, które przynosi do twojego życia uzdrowienie, pełnię i doskonałość. Halleluja. Tylko mówię, czemu ludzie nie są uzdrowieni? Czemu ludzie chodzą w chorobach? Czemu ludzie są po prostu poskrzywiani genetycznie, poskrzywiani na różnych poziomach swoich chorób? Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie mają społeczności z żywym Bogiem. My ludzie zbuntowaliśmy się. My odeszliśmy, uciekliśmy od Boga, który jest życiem. Uciekliśmy od Boga, który jest światłością.
Schowaliśmy się w ciemność, by po prostu nie trwać w Jego światłości, bo Jego światłość nas obnaża. Obnaża naszą grzeszną naturę, ale On nie chce, byś tak się czuł. Chrystus przyszedł 2000 lat temu na oblicze tej ziemi jako Syn Boży po to, żeby na krzyżu Golgoty pokazać Ci, że jest moc ku uzdrowieniu, oczyszczeniu i zbawieniu Twojej duszy. By Cię uwolnić od poczucia winy, by Cię uwolnić od poczucia, gdzie sumienie po Tobie jeździ. Chrystus ma tą moc, by Cię uwolnić od tego samopoczucia. Byś nie był tym, który siebie karci, który siebie chłoszcze przez swoje grzechy przeszłości. Chrystus chce Cię uwolnić od tego, byś był wolny, byś wychodził w radości, w pokoju, byś wchodził w tej wolności, w wolności Bożej. Halleluja. Więc Bóg powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Z ust Bożych jest to życie. Więc teraz prześledzimy życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życie Pana Jezusa, który chodził w ciele, uzdrawiał chorych. Wchodzimy teraz w miejsce tego słowa, o którym wam mówiłem, które będzie pobudzać was teraz do wiary, przez którą uchwycicie się dzisiaj Chrystusa. Tak, ta kobieta, która cierpiała na krwotok, gdzie ona przedzierała się przez tłum. Ona krwawiła, z niej po prostu schodziła krew z tych kobiecych po prostu części ciała. Ona krwawiła. W Izraelu w tamtym czasie kobieta, która miała krwawienie miesiączkowe, ona była kobietą nieczystą, ona nie mogła dotykać się naczyń, ona nie mogła się dotykać jedzenia, ona nie mogła dotykać nikogokolwiek i nikt nie mógł jej dotykać, bo to były dni nieczystości. Więc wyobraźcie sobie kobietę, która krwawi przez prawie całe swoje życie, gdzie wydała całe swoje mienie, sprzedała wszystko po to, żeby zapłacić lekarzom, aby lekarze ją uwolnili od tego schorzenia i nie uwolnili od tego schorzenia. Ale ona usłyszała, że Jezus przechodzi niedaleko od niej i zaczęła wypowiadać słowo wiary. Zaczęła wypowiadać słowo, w które wierzy, że się stanie to, co ona mówi. I ona mówiła tak, jeśli się Go tylko dotknę, jeśli się Go tylko dotknę, jeśli się Go tylko dotknę, będę uzdrowiona, ja będę uzdrowiona, kiedy się tylko Go dotknę. Ona zaczęła wypowiadać słowa wiary, zaczęła mówić słowo, w które zaczęła sama wierzyć i ona przez ten tłum z tym krwawieniem przedarła się, mimo potępienia, mimo ich po prostu spojrzeń, mimo ich po prostu pogardzania. Ona przedarła się przez tłum. Tłum się cisnął na Jezusa. Każdy Go dotykał. Każdy w jakiś sposób chciał się dotknąć Jezusa. Ale ona przedarła się przez tłum i dotknęła się tylko kraju Jego szaty. I Jezus gwałtownie stanął w miejscu i mówi do wszystkich, kto się mnie dotknął. I w tym samym momencie, kiedy ta kobieta się dotknęła z kraju szaty Jezusa Chrystusa, moc z Jezusa wpłynęła w jej ciało i została całkowicie uzdrowiona, oczyszczona od swojej dolegliwości. Ale Jezus się obrócił gwałtownie i powiedział, kto się mnie dotknął? A uczniowie powiedzieli do Jezusa, Panie, jak Ty pytasz? Jak Ty możesz pytać, kto się Ciebie dotknął, skoro ludzie się pchają na Ciebie? Ale Jezus mógłby otworzyć usta i teraz ja parafrazuję mówiąc od siebie. Jezus mógłby powiedzieć, ktoś się mnie dotknął przez wiarę. Bo poczułem, że moc uzdrowienia wyszła ze mnie. I dzisiaj Jezus jest ten sam i na wieki. Ten sam Jezus, który chodził wtedy i ta kobieta cierpiąca na krwotok, która się Jego uchwyciła, Jego szaty i otrzymała uzdrowienie przez wiarę. Dzisiaj ten Jezus jest ten sam. Dzisiaj również możesz się dotknąć Jezusa Chrystusa, dotknąć się Jego i On może w mocy uzdrowienia Cię oczyścić, Cię uwolnić. Halleluja. Więc kim jest Jezus? Kim był Jezus, kiedy chodził po ziemi? Jezus nie tylko był Synem Boga, ale był ucieleśnieniem Boga samego. On był ucieleśnieniem Ojca. Bo Syn jest w Ojcu, Ojciec jest w Synu. Oni jedno są, razem z Duchem Świętym. Jezus jest Bogiem. Więc spójrzmy na Jezusa nie jako na człowieka, bo jest człowiekiem, teraz jest w uwielbionym ciele, po prawicy Boga Ojca, jest jako pierworodny spośród wielu braci. My również, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa, otrzymamy podczas Dnia Zmartwychwstania uwielbione ciało, gdzie będziemy mogli wejść w przedsionki świątyni pańskiej, gdzie będziemy mogli spotkać się z Bogiem, spotkać się z Jezusem Chrystusem. Więc Jezus jest Bogiem.
I teraz zobaczymy, co Bóg robi przez Jezusa i w Jezusie Chrystusie, co On robi, by w ludziach była pobudzona wiara ku ich uwolnieniu. Co robi Bóg? Wam powiem, co robi Bóg. Bóg, Stwórca Wszechświata, wstępuje na ziemię w Synu, aby uwolnić ludzkość od ich zniewoleń i diabelskich wszystkich pułapek tego, co w diabeł ich po prostu wciągnął. A diabeł ich wciągnął też ciebie, jeżeli masz jakąś chorobę, przez kłamstwo, bo brak ci poznania prawdy. Bóg w ciele Jezusa Chrystusa uczy. On naucza lud o Królestwie Bożym. Bóg uczy ludzi. Oni słuchają Boga przez Jezusa Chrystusa i Bóg ich naucza o Królestwie Bożym, o działaniu Królestwa Bożego, ale przede wszystkim wiecie, co, o czym Bóg mówi ludziom? Miłujcie. Miłujcie się nawzajem. Kochajcie się nawzajem. Przebaczajcie sobie nawzajem. Odpuszczajcie sobie nawzajem. Bóg Wszechświata wstępuje w Synu, aby nauczyć ciebie i mnie miłości. Miłości, która jest według Słowa Bożego spójnią doskonałości. Bóg nas dzisiaj uczy, że mamy wejść w miejsce miłości, która jest spójnią doskonałości. A czym lub kim jest miłość? Miłość to nie są emocje, to nie jest gęsia skórka, to nie jest jakiś chwilowy zachwyt, to nie jest miłość. Prawdziwą miłością jest osoba i to jest Bóg. Bóg jest miłością. To my mamy dojść do miejsca, gdzie zaczynamy zanurzać się w Boga, wchodzić jakby w Boga, w Jego obecność, intymną relację z Nim. I kiedy my wchodzimy w intymną relację z Nim, to my wchodzimy w Jego miłość. A Jego miłość jest spójnią doskonałości. Spójnią doskonałości Twojego ducha, Twojej duszy i Twojego ciała. Twojej całej istoty. Dlatego w obliczu Boga, w Jego obecności nie może ostać się żadna choroba. Nie może ostać się żaden po prostu błąd czy genetyczne skrzywienie. Nie może. Bo On jest życiem, On jest tą miłością doskonałą, która usuwa wszelkie skrzywienia. I teraz w jaki sposób moc wiary, którą Ty dzisiaj otrzymasz przez Słowo Boże, się uaktywnia? Ta moc wiary ma aktywność, ona się uaktywnia, ona zaczyna działać, ona zaczyna się poruszać, ona zaczyna po prostu być energiczna. Ta moc wiary, wiecie przez co? Przez miłość. Przez miłość. Otwórzmy Galacjan 5:6, 5 rozdział, 6 werset. Słuchajcie tego, co przeczytam wam teraz. Tutaj mówię o obrzezaniu, ale tak naprawdę jest to jeden mały taki fragment pisma, który mówi właśnie o miłości. Słuchajcie uważnie. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa w miłości. Wiara, która działa w miłości. Więc jeśli ktokolwiek, jakikolwiek człowiek chce otrzymać cokolwiek od Boga, musi wejść w miejsce miłowania swoich bliźnich. Ty musisz dzisiaj, jeżeli cokolwiek chcesz otrzymać od Boga, jeśli to jest uzdrowienie czy uwolnienie jakiegokolwiek kalibru, ty musisz stanąć w pokucie przed Bogiem, uniżyć się przed Nim, przeprosić Go i prosić Go o wybaczenie, i również przebaczyć z serca temu, który cię zawinił, ten, który cię skrzywdził i nie mieć żadnej urazy. Wtedy otworzysz kanał uzdrowieńczy, kanał miłości, która cię uzdrowi. Bo Bóg jest miłością i On chce uzdrowić każdą chorobę i każdą niemoc. Ale tak jak mówiłem wcześniej, my musimy wejść w miejsce Jego działających praw, bo według naszych praw ludzkich Boga nie doświadczymy. Boga możemy doświadczyć tylko i wyłącznie na Jego warunkach, które On już wcześniej ustanowił, zanim stworzył ziemię, zanim stworzył rodzaj ludzki. To my musimy się poddać. W buncie, kiedy stoimy przeciwko Bogu, Bóg się nie będzie poruszał w twoim życiu. Możesz pęknąć,
Mogą ludzie kłaść ręce na Ciebie i modlić się o różne uzdrowienia, że wytrą Ci włosy na głowie aż do łysiny. Jeżeli Ty stoisz w buncie przeciwko Bogu, nie otrzymasz nic od Boga. Dlatego musimy być pokorni w uniżeniu, przyjść przed Jego święty tron i prosić o łaskę, o miłosierdzie. Wtedy On Ci da. On jest skory, On jest gotowy, aby Ci to dać. Więc ja mówiłem, kto jest miłością? Miłością jest Bóg. Więc Bóg jest tą spójną doskonałością. Więc spójrzmy teraz na wersety, gdzie mówiłem, że Bóg, sam Bóg w ciele Jezusa Chrystusa, naucza ludzi, aby oni słuchając słowa, Jego słowa, nabierali wiary. Nabierali wiary. Bóg uczy nas i poucza dzisiaj Ciebie przez swoje słowo, aby w Tobie zrodzić nasionko wiary, byś dzięki tej wierze uchwycił się dzisiaj mocy Bożej, która może po prostu wpłynąć w Twoje ciało, wpłynąć do Twojej rodziny, wpłynąć na różne okoliczności, na różnych poziomach Twojego życia i pozmieniać rzeczy. Wiesz po co? Aby Bóg otrzymał od Ciebie dziękczynienie i chwałę. Przez imię Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Więc wejdźmy do Marka 10 rozdziału. Zobaczmy, czy faktycznie Słowo Boże coś mówi o tym, że Jezus Chrystus nauczał. Czy Jezus Chrystus nauczał? Jezus Chrystus wszędzie, gdzie się poruszał, On nauczał ludzi. Po co ich nauczał? Dzielił się z nimi Słowem Boga, bo sam był Bogiem i wypowiadał słowa, które mają wzbudzić w nich wiarę. Więc Marka 10 rozdział, pierwszy werset mówi coś takiego. Słuchajcie, to jest dowód na to, że Jezus Chrystus chodził i nauczał. Potem wyruszył stamtąd i przyszedł na granicę Judei przez krainę leżącą za Jordanem i ponownie zeszli się do Niego ludzie i znowu ich nauczał, jak miał to w zwyczaju. Więc Jezus nauczał lud tak, jak miał to w zwyczaju. Zaraz zobaczymy w innych wersetach, że Jezus to robił codziennie, gdziekolwiek poszedł. On najpierw ich nauczał, aby pobudzić w nich wiarę, a wtedy, kiedy oni już byli gotowi, by przyjąć coś od Niego, przyjmowali, ale musieli mieć najpierw wiarę, przez to, że byli nauczani. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale w 99 przypadkach byli z tymi, którzy słuchali i przez wiarę otrzymywali uzdrowienie, wierząc w to, kim jest Jezus Chrystus, że jest Zbawicielem, a zbawienie to jest uwolnienie. Zbawienie to jest ratunek. Zbawienie to jest też uzdrowienie Twojego ciała. Halleluja. Więc wchodzimy teraz do Łukasza 6,6. Otwieram Słowo Boże. Niech Słowo Boże mówi dzisiaj do Ciebie. Niech przemawia do Ciebie. Niech wdziera się do najgłębszych zakamarków Twojego serca. Niech wdziera się do najgłębszych zakamarków Twojego jestestwa. Niech dzisiaj przebije się przez Twoje warownie umysłu Słowo Boże, które jest jak miecz, które jest jak promień lasera, niech się włamie w Twój umysł, niech zniszczy wszelkie warownie diabelskie w Twoim umyśle, aby one zostały obalone słowem prawdy, halleluja, abyś był dzisiaj uwolniony, halleluja, w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc wchodzimy w Łukasza 6,6, halleluja, niech będzie uwielbione imię Pana. W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Wiemy, że tego człowieka uzdrowił, ale zobaczcie, zanim uzdrowił tego człowieka, wszedł do synagogi i nauczał. I nauczał. Zaraz zobaczymy, co Paweł, święty Paweł w Dziejach Apostolskich robił. Czy on szedł również krokami, śladami Jezusa Chrystusa. Łukasza, wejdziemy do Łukasza, do 19 rozdziału. Do 19 rozdziału, kochani. Niech Pan wam dzisiaj błogosławi, niech Pan otworzy wasze serca, niech Pan otworzy oczy waszego duchowego zrozumienia, abyście mieli poznanie prawdy, która jest mocna, która jest mocą ku uwolnieniu twojego życia od wszystkich opresji diabelskich. Pan chce ci się cię uwolnić. Łukasza 19,47, słuchajcie tego Słowa Bożego. 47. I nauczał każdego dnia w świątyni. Czyli Jezus nauczał każdego dnia w świątyni. Halleluja. Po co nauczał każdego dnia w świątyni? Po to, żeby ludzie zaczęli mieć wiarę, żeby pobudzało to nauczanie w nich wiarę. Ale wiarę we wszystko. Wiarę w przebaczenie grzechów. Wiarę w uzdrowienie chorób. Wiarę w uwolnienie od demonów. Wiarę we wszystkich aspektach życia, żeby mieli wiarę. Ku czemu? Ku uwolnieniu. On nauczał po to, żeby uwolnić lud. Jana 8,2, ostatni werset, jest ich mnóstwo, słuchajcie, jest ich mnóstwo.
Zacznij czytać Słowo Boże. Słowo Boże jest mocą Bożą. Dano nam po to, żebyśmy mieli uwolnienie, żebyśmy przez poznanie prawdy byli wolni od tego wszystkiego, co diabeł nas, czym diabeł nas zniewolił przez trzymanie nas w kłamstwie. Halleluja. Niech Pan się będzie uwielbiony przez Słowo Prawdy. Więc 8 rozdział Ewangelii Świętego Jana widzimy w 2 wersecie taki fragment pisma. Potem znowu wcześniej rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego i siadłszy nauczał ich. Jezus naucza ludzi Słowa Bożego, Słowa o Królestwie. I zobaczcie teraz ten fragment. Teraz pokażę wam i udowodnię wam na podstawie Słowa Bożego, że Jezus musiał nauczać, musiał dzielić się Słowem Bożym po to, żeby ludzie mieli wiarę ku uzdrowieniu. Bo jest fragment, gdzie jest pokazane, gdzie Jezus nie mógł uczynić ani jednego cudu, ani jednego znaku, ani większych uzdrowień. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie mieli wiary. Sam Bóg Wszechświata, ten, który stworzył niebo i ziemię, ten, który stworzył niebiosa, aniołów i wszystko, co na nich, sam Bóg Wszechmocny, wstępując w Synu, objawiając się w Synu, nie mógł uczynić żadnego cudu ani żadnego znaku. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mieli w sobie powątpiewania i nie wierzyli w Boga. Dlatego Jezus powiedział wcześniej: wierzcie w Boga, miejcie wiarę w Boga. Bo ja ci powiem, z Bogiem wszystko jest możliwe. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Więc weźmy w ten fragment, zobaczmy, co tam się dzieje. Bardzo, bardzo interesująca sprawa. Ludzie po prostu nie wierzyli w Jezusa Chrystusa i nie zostali uzdrowieni z powodu braku wiary. Dlatego ja chcę dzisiaj pobudzić twoje serce, abyś miał wiarę, by przyjąć od Boga. Tak jak mówiłem, zostań do końca. Na końcu tego filmu będziemy się modlić. Będę się modlił o ciebie, żebyś otrzymał. Halleluja. To jest, już wam mówię, Marka 6 rozdział, więc cofniemy się troszeczkę. Marka 6 rozdział, od 2 wersetu do 6 czytam wam. Otwórzcie uszy i słuchajcie. A gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, wielu zaś słuchając go, zdumiewało się i pytało, skąd on ma to wszystko i co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przez jego ręce. Więc oni widzieli, co on robi, ale mimo tego nie wierzyli. Czy to nie jest cieśla? Już go skrytykowali, już go po prostu, jego boskość, jego po prostu atrybuty boskości, to, że ma moc czynienia cudów, usunęli przez brak wiary, bo zaczęli patrzeć na niego w sposób ludzki. I mówią tak, czy to nie jest cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu. Słuchajcie dalej. Ale Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok bez czci, jak tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. I nie mógł tam, słuchajcie, Bóg Wszechmocny nie mógł. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. Dlaczego nie mógł? Dlaczego? Dlatego, że pogardzili nim? Dlatego, że nie wierzyli w jego moc uzdrowieńczą? Po prostu nie uwierzyli. I on nie mógł, Bóg nie mógł nic zrobić z powodu niewiary ludzi, którzy go otaczali. Ale tam, gdzie przez naukę wzbudzał wiarę, tam on mógł uzdrawiać. Dalej mógł czynić cuda i znaki. Bo przeczytam do końca, nie doczytamy tego fragmentu do końca. Słuchajcie uważnie, otwórzcie swoje uszy, halleluja, i napełniajcie się słowem wiary. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce, i dziwił się, Pan Jezus dziwił się ich niedowiarstwu. Zobaczcie, co robi dalej. Potem obchodził okoliczne wioski i co robił? Nauczał. On znowu nauczał. On zdziwił się ich niedowiarstwu. Oni nie mieli wiary, ale on szedł dalej i nauczał. Nauczał, by oni mieli wiarę. Więc my, ludzie, musimy mieć wiarę
w Tego, który uzdrawia. My musimy mieć wiarę w Jezusa Chrystusa, który ma dzisiaj moc tą samą, którą miał wtedy, kiedy chodził po ziemi, po piachu tej ziemi. On jest ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Dlatego musimy mieć dzisiaj pobudzoną wiarę. My dzisiaj w modlitwie, kiedy będziemy się o Ciebie modlić, kiedy ja będę się o Ciebie modlił, w Duchu Świętym, żebyś po prostu się uchwycił przez wiarę Jezusa Chrystusa dzisiaj, aby Jego moc wpłynęła w Twoje ciało i Cię uzdrowiła. Ale to Ty musisz dziś uwierzyć, że to Jezus Chrystus jest dzisiaj dla Ciebie i może to dla Ciebie uczynić. Halleluja. Więc przechodzimy do ostatniej strony tego nauczania. Więc w jaki sposób możemy przyjąć uzdrowienie? Musimy przybliżyć się do Boga. Musimy przybliżyć się do Niego i przez wiarę to otrzymać i przyjąć. Spójrzmy teraz na fragmenty Pisma, gdzie sam Pan Jezus mówi, że Twoja wiara Cię uzdrowiła. Bo ktoś by mógł powiedzieć do Pana Jezusa: Panie, to Ty mnie uzdrowiłeś. Panie, to Ty mnie uzdrowiłeś. Ale Jezus mówi coś innego. Sam Pan Jezus nie powiedział: to ja Cię uzdrowiłem, to ktoś coś Cię uzdrowiło. Nie. Pan Jezus mówił otwarcie fakt i prawdę, co było tym prawdą i faktem. Że Twoja wiara Cię uzdrowiła. Więc przeczytam kilka tych fragmentów, bo ich jest mnóstwo. Wszystkie cztery Ewangelie i również Dzieje Apostolskie są pełne tego, że wiara człowieka go uzdrowiła. Jego wiara go uzdrowiła w moc, która jest dostępna dla Ciebie, która jest dostępna zawsze. Ale to Ty musisz się połączyć z Bogiem. To tak jakby po prostu był... Wiecie, ja mieszkam w północnej Irlandii, to jest część Anglii i pokażę Wam coś, co w jakiś sposób Wam to zobrazuje. To jest wtyczka, typowo angielska wtyczka, której nie będziesz w stanie włożyć do polskich gniazdek. Nie włożysz tej wtyczki do polskiego gniazda, nie ma takiej możliwości, więc nie uda się. Nic w tym z tego się nie uda, bo to jest lampka. Jeżeli chcesz, żeby ta lampka świeciła, to musi być to gniazdko i musi być taka wtyczka i też takie gniazdko, żeby ta lampka zaświeciła. Jeśli teraz pojadę z tą lampką do Polski, a nie będę miał po prostu przejściówki, jak takie zwanej, adaptora, to w tym momencie nic z tym nie zrobisz. Ta lampka nie zaświeci, bo nie będziesz mógł włożyć tej wtyczki do gniazdka, bo gniazdko jest inne. Dlatego ty i ja, my ludzie, musimy przez wiarę stać się taką końcówką, żeby wejść w gniazdko jakby w Boga i otrzymać od Niego moc. Więc Mateusza 8:13, przeczytam trzy fragmenty, bo tak jak mówię, jest ich mnóstwo. Mogę Wam ich podać, ile tylko chcecie. Jeżeli chcecie, żebym Wam wysłał na Messengera, to napiszcie do mnie. Otrzymacie wszystkie te fragmenty, gdzie jest powiedziane: Twoja wiara Cię uzdrowiła. Ok, Mateusza 8:13. Czytamy. Mateusza 8:13, halleluja. I powiedział Jezus setnikowi: idź, a jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. Setnik przyszedł i poprosił Jezusa Chrystusa, żeby uzdrowił jednego z jego żołnierzy. Jego sługi, przepraszam, bo jest inny jest jeszcze żołnierz. Sługa, żeby uzdrowił sługę tego setnika, czyli żołnierza rzymskiego. I Jezus do niego mówi tak: idź, a jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. A jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. Mateusza 9:23, przechodzimy tylko jedną kartkę, 9:23 i patrzymy na Słowo Boże. Wtedy dotknął ich oczu, czyli tych niewidomych, i powiedział: według waszej wiary niech się wam stanie. Według waszej wiary niech się wam stanie.
15:28 Mateusza, następny fragment. I tak jak mówię, Słowo Boże jest pełne tych fragmentów, gdzie Pan Jezus mówi: Twoja wiara Cię uzdrowiła. Córko, nie bój się, Twoja wiara Cię uzdrowiła. 15:28, wchodzimy do następnego fragmentu. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O kobieto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Niech Ci się stanie według Twojej wiary. Mam taki fragment przygotowany, jeszcze Wam przeczytam kilka fragmentów. Gdy Jezus to zauważył, powiedział im: Ludzie małej wiary, czemu rozmawiacie między sobą o tym, że nie wzięliście chleba? To mówi, tu ich karci za to, że nie mieli wiary. Musimy wiedzieć, że Jezus karcił tych, którzy nie mieli wiary. Mówił: O ludu bez wiary, jak długo jeszcze mam was znosić? Jeszcze wiary nie macie? Tyle was nauczałem, tyle wam pokazywałem na przykładach, a wy jeszcze nie macie wiary? Już powinniście wejść w miejsce te, gdzie możecie robić i czynić te rzeczy, które ja czynię, bo jesteście moimi uczniami. Ja do was mówię, ja was napełniam wiarą, ja wam pokazuję, jak to działa, a wy dalej nie macie wiary. Na przykład Marka 10:52, a Jezus mu powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też odzyskał wzrok i szedł drogą za Jezusem. Ewangelia Łukasza 22:32. Lecz ja prosiłem za tobą, to żeby twoja wiara nie ustała. To mówi Pan Jezus o Piotrze. Później Mateusza 9:22 jest tak. A Jezus odwrócił się, ujrzawszy ją, powiedział: Ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Mateusza 15:28. To już czytaliśmy. Następny fragment, ten też czytaliśmy. Ewangelia Mateusza 14:31. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? To mówił o Piotrze, kiedy po prostu wyszedł na wodę i spojrzał na falę, spojrzał na wiatr i po prostu się zanurzył w tej wodzie. Wtedy Pan złapał go za rękę, uchwycił go i go wyciągnął. Powiedział: Czemu zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś, człowieku małej wiary? W Marka 2:5 jest taki fragment. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone. Wstań, weź swoje łoże, idź. Oni po prostu rozłożyli dach w domu, w którym Jezus był, który usługiwał. I on widział ich wiarę, bo oni wierzyli w to, że Jezus ma moc ich uzdrowić. Ale czy ty dzisiaj wierzysz, że Jezus Chrystus ma moc dzisiaj, teraz cię uzdrowić? Czy ty wierzysz w to? I tu wiele razy Jezus właśnie mówi: O pokolenie bez wiary i przewrotne, o pokolenie bez wiary, jak długo będę z wami, o pokolenie bez wiary przewrotne, jak długo będę z wami. W trzech różnych innych fragmentach mówi: pokolenie bez wiary, jak długo jeszcze będę z wami. On ich nauczał, oni nie wierzyli. Dlatego nie mógł ich uzdrowić. I teraz pokażę ci moc wiary w działaniu, moc wiary aktywnej w działaniu. Jest Słowo Boże mówi tak, Bóg powiedział tak: blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu. Słowo wiary, które ty głosisz, które ty wypowiadasz, blisko ciebie jest. W twoim sercu i na twoich ustach. Często mówisz to, w co wierzysz i otrzymujesz to, co mówisz, bo pobudzasz przez swoje słowa okoliczności, które zaczynają po prostu stawać się faktem w twoim życiu, kiedy zaczynasz wypowiadać słowa. A te słowa są oparte i poparte twoją wiarą w sercu. Hiob mówi coś takiego, że to, czego się obawiałem, tego, czego się bałem, przyszło na mnie. To, czego się obawiałem, przyszło na mnie. Zobaczcie, że strach wzbudza też wiarę, ale w przeciwnym kierunku. To, co człowiek mówi, to, co sieje swoimi ustami, to człowiek będzie zbierał. Bo jest Słowo Boże powiedziało, że człowiek z owoców swoich warg będzie zbierał owoce. Znaczy, człowiek ze słów swoich warg będzie zbierał owoce. W przypowieściach jest to powiedziane. Więc Bóg, sam Bóg w Jezusie Chrystusie gani ludzi za brak wiary. Gani ich za brak wiary. Więc w jaki sposób twoja wiara ma rosnąć? Więc powiedziałem, że blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, ale to słowo musi być wypowiadane bez zwątpienia, bez powątpiewań.
Kiedy ty masz jakieś, teraz dochodzę do praktyki, kiedy ty zaczynasz poznawać Boże Słowo, zaczynasz przybliżać się do Boga w modlitwie, kiedy ty zaczynasz poznawać to, co już powiedział na temat uzdrowienia, będziesz chciał, wyślę ci wersety o uzdrowieniu, wyślę ci wersety, gdzie Bóg jest twoim lekarzem, kiedy zaczynasz napełniać się tymi wersetami, to ty musisz zacząć wypowiadać w przeciwnym kierunku to, co czujesz. Czyli załóżmy, że jesteś kobietą, masz guzki na piersi, nie wiem, odkryjesz, że to są po prostu guzki jakieś rakowe, nie zaprzeczysz faktowi, że to jest, ale masz teraz słowem wiary zmieniać okoliczności i zmieniać ten fakt. Czyli w momencie, kiedy przychodzisz przed oblicze Boże, tak jak mówiłem wcześniej, pokutujesz od tego, że nie masz do kogoś uraz, przepraszasz, wybaczasz temu człowiekowi, uniżasz się przed Bogiem, wtedy jesteś gotowa, aby przyjąć uzdrowienie. Wtedy kładziesz rękę na swoje piersi i zaczynasz wyznawać słowo wiary i dziękować Bogu za uzdrowienie. Będziemy to robić za chwilę, bo już kończę swoją przemowę. Zaraz do tego dojdziemy. Wtedy moc uzdrowienia zacznie działać w twoim ciele. Ku uzdrowieniu, uwolnieniu cię. Więc zobaczmy w Dziejach Apostolskich, co robił Paweł, kiedy głosił Słowo Boże, kiedy głosił Słowo o Królestwie, tak to robił Pan Jezus. Zobaczcie, niesamowity werset w Dziejach Apostolskich. Paweł obserwował ludzi, bacznie obserwował ludzi, czy Słowo, które głosi, wzbudza w nich wiarę, by zostali uzdrowieni. Wchodzimy do Dziejów Apostolskich 14 rozdziału, halleluja. Zobaczcie ten wspaniały fragment Słowa Bożego, który jest niesamowitą nauką dla mnie i dla nas wszystkich. 14 rozdział od 7 do 10. Słuchajcie tego. Wspaniały fragment, żeby się nauczyć wiary. Od 7 do 10, 14. A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. To chyba jest o Piotrze. Ale przeczytamy, bo to też ma ten fragment. Nie, przeczytam, po prostu go przeczytam. A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodzi. Zobaczcie, jaki przypadek. Już w łonie matki miał poskrzywiane nogi, miał poskrzywiane kości i nigdy nie chodził. I ktoś by mu powiedział, że nie ma nadziei dla niego. Po prostu taki się urodził, po prostu może miał tak powykrzywiane kości, że nie było już nadziei dla niego. W sposób ludzki, ziemski. Ale tam, gdzie się pojawia Bóg w swojej mocy, tam nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Słuchajcie, ten człowiek, ten chromy człowiek, który nie chodził nigdy, jest powiedziane tak, w 9 wersecie, słuchał on przemawiającego Pawła. O czym Paweł mówił? Paweł nie mówił o serialu telewizyjnym. Paweł mówił Słowo Boże. Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się, Paweł mu się przyglądał uważnie, i widząc, że ma co? Że ma wiarę, że ten człowiek ma wiarę, aby zostać uzdrowiony, powiedział donośnym głosem, stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Więc Paweł głosił Słowo Boże, rozglądał się, zobaczył tego chromego, zobaczył, że on już weszedł w miejsce wiary i w momencie, kiedy Paweł rozróżnił to i zobaczył, że on już ma wiarę, wtedy wypowiedział do niego słowo nakazujące donośnym głosem, stań prosto na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. To jest to, co czyni nauczanie Słowa Bożego. Jeśli ty zaczniesz się napełniać Słowem Bożym, ja ci gwarantuję, Bóg cię nie zostawi. Jeżeli zaczniesz Mu wierzyć i Mu ufać, On cię nie zostawi. Bo On dał swoje słowo, a to słowo jest mocą. Dzieje apostolskie, 3 wersety z dziejów apostolskich. Mam nadzieję, że masz cierpliwość. Pamiętaj, że cierpliwość dziedziczy obietnicę. Ten otrzyma obietnicę, kto jest cierpliwy. Bo jesteśmy w stanie wielokrotnie siedzieć przed telewizorem godzinami i nic nas nie rozprasza. Jesteśmy w stanie oglądać seriale po 3-5 godzin i nic nas nie rozprasza. A wielokrotnie jest tak, że kiedy naprawdę jest coś ważne dla naszego życia, nie jesteśmy w stanie usiedzieć 15 minut. Ale powiem ci, jeśli odejdziesz, to diabeł cię dzisiaj okradnie. Szatan cię okradnie, jeśli odejdziesz. Oczywiście są różne rzeczy w życiu, gdzie po prostu musisz odejść, ale jeśli to cię zniechęca, że długo mówię, to będziesz okradziony.
Bo Jezus Chrystus, kiedy chodził i nauczał, ludzie chodzili cały czas za Nim tak długo, że nawet nie mieli już pożywienia, bo wszystko zjedli, a dalej za Nim chodzili, żeby słuchać to, co ma do powiedzenia, bo wiedzieli, że On ma moc ku uzdrowieniu. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, wchodzimy do trzeciego rozdziału, zobaczymy ten fragment. 1:6. Powiem Wam szczerze, że już bym chciał się z Wami modlić, już bym chciał się modlić o Was, już we mnie się duch wyrywa, żeby się o Was modlić. Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00, a wznoszono właśnie pewnego mężczyznę chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni zwanej Piękną, żeby wychodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: spójrz na nas. On się spojrzał. On był pełen oczekiwań. Myślał, że dostanie złoto i srebro. Był pełen oczekiwań. W nim po prostu powstało miejsce oczekiwania. Czy w tobie jest dzisiaj oczekiwanie? Czy ty oczekujesz dzisiaj poruszenia Bożego w twoim ciele, w twoim umyśle? Wtedy Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz to, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań i chodź! A już ująwszy go za rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. I chwaląc Boga. I przechodzimy do 14 wersetu. Zobaczcie, co się dalej dzieje, co Piotr mówi, kiedy go oskarżają o to uzdrowienie. Od 14 do 16. A wy... Mówi Piotr do tych faryzeuszy, którzy po prostu w świątyni zaczęli go oskarżać o to uzdrowienie. A wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego. I ty tak samo, jeżeli ty się nie przybliżyłeś do Boga, jeśli ty żyłeś do tej pory w buncie przeciwko Bogu, jest czas, abyś przyszedł dzisiaj do świętego, do sprawiedliwego Boga, bo powiedział: a wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego. W momencie, kiedy ty żyjesz w buncie, też wyparłeś się tego, który jest święty i sprawiedliwy. I prosiliście o uwolnienie wam mordercy, czyli Barabasza, i zabiliście dawcę życia. I zabiliście dawcę życia. Pamiętacie, kiedy wam mówiłem, że Bóg jest dawcą życia, On jest życiem, halleluja? I tutaj Piotr mówi do niej: wy zabiliście dawcę życia. Dzisiaj tak samo ludzie, którzy chodzą w ciemności bez Boga, oni są bez życia, bo nie przybliżyli się do tego, który jest życia. Do Boga, przez Jezusa Chrystusa. Którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A przez wiarę, patrzcie, a przez wiarę w Jego imię, czyli w imię Jezusa Chrystusa, Temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siłę, więc imię Jezusa Chrystusa dzisiaj ci przywróci siły. To wiara, która jest przez Niego, dała Mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Słuchajcie, on mówi tak, Piotr mówi tak. To wiara, która jest przez Niego, to wiara, która jest przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, dała Mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Wiara w imię Jezusa Chrystusa ma moc, aby dać ci pełnię zdrowia, żebyś był wolny. Żebyś był uzdrowiony, wolny, czysty, uświęcony, oddzielony dla Boga Ojca. Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Halleluja. On powiedział: ja przyszedłem po to, aby uwalniać tych, którzy są chorzy. Zobaczcie, jaki jest Jezus dzisiaj. Trzy ostatnie wersety i wchodzimy w modlitwę. Mówię wam naprawdę, że chciałbym już się z wami po prostu wedrzeć w modlitwę. Wejść w stan modlitwy. Halleluja. Modlić się o wasze wszystkie potrzeby, aby was pobłogosławić mocą z wysokości. Jezus Chrystus ten sam i na wieki. Słuchajcie, Łukasz 4, rozdział od 15 do 21. Czytam wam, co Pan Jezus mówi dzisiaj do ciebie i masz uwierzyć w to słowo. Otwórz swoje serce i zacznij wierzyć w to, co teraz przeczytam, bo Jezus Chrystus mówi dzisiaj to do ciebie. Uwierz w to. 4 rozdział, 15 werset. Mówi tak. I nauczał ich w synagogach, sławiony przez wszystkich. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Według swego zwyczaju wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane.
I to dzisiaj Jezus mówi do ciebie. Przyjmij teraz to słowo jako słowo do ciebie teraz. Teraz. Mówi Pan Jezus dzisiaj do ciebie. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, czyli dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionych wypuścił na wolność, a ślepym ogłosił przejrzenie, aby uciśnionych wypuścić na wolność, abym głosił miłosierny rok Pana. Potem zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I Jezus powiedział coś takiego i zaczął do nich mówić: dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach. Jezus Chrystus jest dzisiaj po to, aby cię uwolnić, aby cię oczyścić, aby otworzyć ślepym oczy, aby wypuścić więźniów, tych, którzy są związani chorobami, uwolnić ich od tych chorób, aby ubogim głosić dobrą nowinę, że mają bogactwo w Bogu, halleluja, że mają bogacić się w Bogu, a nie w tych rzeczach świata, aby uzdrawiał skruszonych w sercu, czyli złamanych na sercu, bo zostali skrzywdzeni przez życie i przez los, zestresowani, okradzeni z pokoju, okradzeni z radości, okradzeni ze zdrowia, z relacji międzyludzkich, z przyjaźni i tak dalej. Jezus Chrystus jest dzisiaj po to, aby cię uwolnić. Jakub 5, rozdział, 2 ostatnie wersety. Kochani, wchodzimy w modlitwę, halleluja, w mocy Ducha Świętego. Już nie mogę się doczekać, kiedy Pan zacznie działać. Pan już działa w tobie przez wiarę w Słowo, Jego Słowo, halleluja. Jakuba, 5 rozdział, przeczytamy. Bądź gotowy, bądź pełen oczekiwań. Bądź już pełen oczekiwań, halleluja. Że kiedy zaczniemy się modlić wszyscy razem, ci wszyscy, którzy są wierzący, módlcie się razem ze mną o uzdrowienie, uwolnienie każdego i ogłaszajcie to uwolnienie każdemu, kto dzisiaj siedzi przed kamerą i pragnie uzdrowienia Bożego. Módlmy się razem jako jeden kościół, jako jedno ciało, aby Boża moc wstąpiła na każdego, kto wierzy. Halleluja. Kuba, 5. Mówię do was, a tym samym się rozpraszam na szukaniu. Jakuba, 5 rozdział. Zobaczcie, co się dzieje w Kościele Jezusa Chrystusa. Co robią starsi. To też jest ważne. Tutaj płynie z tego wielka nauka, głęboka nauka. Jakub, 5 rozdział, 13 werset do 16. Słuchajcie. Cierpi ktoś wśród was, niech się modli. Cierpisz, zacznij się modlić. Ale modlitwa to jest modlitwa rozmowy z Bogiem. Tu nie chodzi o to, żebyś teraz mówił Ojcze nasz i to powtarzał, tylko otworzył swoje usta i mówił do Boga, prosząc Go o Jego miłosierdzie i łaskę, o Jego uzdrowienie. I tym samym, kiedy Ty prosisz Go, to przez wiarę Mu już dziękujesz, że otrzymałeś to, o co Go poprosiłeś. Bo tak mówiłem na samym początku, On jest gotowy, On czeka, On jest w stanie cię uzdrowić, ale to ty musisz wyciągnąć swoją rękę wiary, uchwycić się Boga, uchwycić się Bożego Słowa, Jego obietnicy i przyjąć to uzdrowienie. Zaraz będziesz się modlić, halleluja. Cierpi ktoś wśród was, niech się modli, czyli niech przychodzi przed oblicze Boga i niech się modli. Jeżeli ty nie jesteś w stanie modlitwy, czego ty oczekujesz od Boga? Ty chcesz, żeby po prostu coś zstąpiło z nieba w postaci wróżki, dotknęło cię po prostu laską jakąś wróżbiarską i będziesz uzdrowiony? Tak to nie działa. Tak powiedziałem, Bóg ustanowił pewne prawa i tych praw musimy się trzymać, aby otrzymać od Niego uzdrowienia. A tym prawem jest wiara, która działa w miłości. Miłość jest spójną doskonałości. Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa, halleluja. Choruje ktoś wśród was? Chorujesz? Słuchaj. Nie musi tak być, bo dzisiaj Jezus Chrystus może cię bez tego uzdrowić. Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana, a modlitwa wiary, chodzi o modlitwę, słuchajcie, a modlitwa wiary, czyli modlitwa z wiarą, czyli modlitwa, która pobudza twoją wiarę,
Co się dzieje? A modlitwa, która pobudzi Twoją wiarę, będę się tam modlił, aby była pobudzona Twoja wiara. Będziemy się wszyscy modlić, chociaż nie będziesz ich słyszał. Wierzę, że ci, którzy są moimi braćmi i siostrami w Chrystusie Jezusie, również ze mną będziecie się modlić, aby ci, którzy słuchają, ci, którzy czekają na poruszenie Boże, mogli po prostu otrzymać od Pana to, o co my będziemy prosić i będziemy wołać. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie, jeśli zaś popełnił grzech, będzie mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli co? Uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa człowieka sprawiedliwego. Wiele może usilna modlitwa człowieka sprawiedliwego. Halleluja. I ostatni, najpiękniejszy werset, perełka, wisienka na torcie, list do Hebrajczyków, 4 rozdział, halleluja, niech będzie uwielbione imię Pana za to wspaniałe, cudowne słowo, które jest lekarstwem. Lekarstwem naszego całego ciała. Hebrajczyków, 4 rozdział, czytam od 12 do 16, halleluja. Słuchajcie tego słowa i bądźcie gotowi. Bądźcie pełni oczekiwań. Ostatni werset. 4 rozdział, 12 werset do 16. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ono jest skuteczne, by Cię uzdrowić. Ono jest skuteczne, by Cię oczyścić. Ono jest skuteczne, by Cię uświęcić. Ono jest skuteczne, by Cię uwolnić. Ono jest żywe i skuteczne. To nie jest książka telefoniczna. To jest Słowo Boga żywego, który jest Twoim uzdrowieniem. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, ostrzejsze niż jakikolwiek skalpel, niż jakikolwiek laser dzisiejszej medycyny. Słowo Boże jest ostrzejsze, halleluja, i ono może przeniknąć dzisiaj Ciebie do najgłębszych sfer Twojego jestestwa, Twojej istoty, bo może być tak, że choroba w Twoim ciele nie jest chorobą, to nie jest po prostu przyczyna, lecz przyczyną tej choroby jest może coś, co masz w swoim sercu, nieprzebaczenie, może w Twoim umyśle, nie masz pokoju ani radości i to wpływa na to, że Twoje ciało zaczyna chorować, zaczyna się skrzywiać, zaczyna dochodzić do rogowacenia, komórek, skrzywiania komórek na fundamencie, na poziomie kwantów i atomów. Skrzywiają się te komórki, dlatego że w Twoim myśle nie ma Bożego pokoju. Więc czytam dalej to wspaniałe słowo. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha. Ono wpływa aż w duchową sferę Twojej istoty. Halleluja. Ono przenika do stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Słowo Boże ma moc, by Ciebie oczyścić od Twojego negatywnego myślenia, od Twojego negatywnego pojmowania, od Twoich diabelskich warowni, które są kłamstwami diabła, że to, co masz, ta choroba, którą masz, to jest choroba na śmierć, to jest choroba, która Ciebie zniszczy, to jest choroba, która Ciebie uśmierci, to jest choroba, która Cię okrada. To wszystko są kłamstwa diabelskie, gdzie Słowo Boże ma moc wejść jak skalpel Boży do wnętrza Twojego serca i od serca zacząć już proces uzdrawiania. I tak Jezus powiedział wtedy do drzewa, żeby nikt z Ciebie już nie jadł, ono uschło od korzenia aż do gałęzi. Tak Słowo Boże ma moc, aby od korzenia Cię ożywić, aby od korzenia Cię uzdrowić. I ono wchodzi w Twoje serce i uzdrawia Twoją istotę od wewnątrz, kiedy Ty pobudzasz się do tego, żeby mieć społeczność z żywym Bogiem, który jest życiem, halleluja, żeby mieć społeczność z Jego Słowem, w tym momencie od wnętrza Twego, halleluja, od tego korzenia Twojej istoty zaczynają po prostu wypływać owoce uzdrowienia, wtedy Twoje cały umysł, Twój, całe Twoje ciało zaczyna nasycać się Bogiem, Jego uzdrowieńczą mocą uwolnienia, halleluja, abyś Ty później był świadectwem Jego mocy, chodził po ulicach i głosił Jego dzieła, głosił Jego cnoty, głosił Jego boskie atrybuty, że On jest lekarzem. Halleluja. My czytamy dalej to słowo. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, czyli przed Słowem Bożym. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę, przed Bogiem. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, czyli Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez niebiosa.
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Trzymaj się wyznania wiary w Boga, że Bóg jest twoim lekarzem. Trzymaj się tego wyznania i nie schodź od tego wyznania, nie odstępuj od tego wyznania. Dzisiaj uczyń Boga swoim lekarzem. Uczyń i nazwij Go swoim lekarzem, zaufaj Mu i oddaj Mu swoje życie, oddaj Mu swoje serce, oddaj Mu swój umysł. Przez to, że zaczniesz w końcu czytać Jego Słowo, napełniać się Jego Słowem, które tak jak tutaj czytałem, jest jak miecz obusieczny, jak laser, który może uzdrowić Twoją całą istotę, wniknąć w Ciebie, halleluja. I mówi dalej tutaj tak, nie mamy bowiem najwyższego kapłana, czyli Jezusa Chrystusa, który by nie mógł współczuć naszym słabościom. On współczuje temu, co się z Tobą dzieje, on współczuje wszystkiemu temu, co dzieje się w Twoim życiu, bo on wszystko wie. On wie, dlaczego jesteś chora, on wie, dlaczego jesteś chory, on wie, dlaczego jest ta choroba w twoim ciele i on wie, jak tą chorobę uzdrowić, on wie, jak dzisiaj ciebie uwolnić, ale ty musisz mu zaufać, ty musisz mu uwierzyć, ty musisz się go uchwycić dzisiaj przez wiarę, aby on mógł cię uzdrowić. Halleluja. Słuchamy dalej. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Czyli Jezus nie zgrzeszył. My jesteśmy właśnie często choroby, wszystko to, co się dzieje w naszym ciele, jest wynikiem grzechu, czyli buntu przeciwko Bogu, który już ustanowił pewne prawa, a ty je pogwałcasz i przez pogwałcanie tych praw schodzisz do miejsca ciemności, schodzisz do miejsca śmierci. Ale Jezus Chrystus przyszedł na ziemię 2000 lat temu, umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał w trzeciego dnia po to, żeby dzisiaj, żebyś ty dzisiaj mógł przed nim stanąć i otrzymać uzdrowienie. I teraz słuchajcie, nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom. Tak dalej to przeczytałem. I teraz 16, słuchajcie, słuchaj teraz tego uważnie. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski. Dzisiaj, kiedy będziesz się modlił, kiedy otworzysz swoje usta i będziesz się modlił i ze mną będą się modlili bracia i siostry, którzy nas oglądają, to ty przez wiarę przystąp z ufnością, czyli bez wahania, do tronu łaski Bożej, do tronu Bożej łaski. Łaska to jest dar od Boga, na który nie zasługujesz, ale On z miłości chce cię obdarzyć wolnością. To jest dar Jego łaski. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, On chce się nad tobą zmiłować dzisiaj, i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili, abyś dostał łaskę miłosierdzia od Boga w pomocy. On chce ci pomóc. Ale czy ty chcesz to otrzymać? Więc módlmy się, halleluja, módlmy się teraz, kiedy zaczniesz się o Ciebie modlić, kiedy zaczniesz wypowiadać słowa w mądrości Ducha Świętego, Ty w tym momencie przyjmuj to, co mówię, jako fakt dokonany w Twoim życiu, jako fakt, bo jestem sługą Boga żywego, jestem Jego dzieckiem, wiem, co mówię, wiem, o czym mówię i do Ciebie mówię, że to wszystko działa, że to jest moc Boga żywego, kiedy będę modlił się o Ciebie z braćmi i siostrami. W tym momencie, kiedy powiem, nałóż swoją rękę na swoje chore miejsce i słuchaj dalej modlitwy i przyjmuj tą modlitwę z wiarą i zacznij później ogłaszać to, co usłyszałaś w modlitwie, to, co usłyszałeś w modlitwie, trzymając dłoń na chorym miejscu. Wtedy stąpi na ciebie moc Ducha Bożego i zacznie cię dotykać, zacznie cię przenikać, jeśli ty otworzysz swoje serce i nie będziesz wątpił w to, co będzie mówione w modlitwie. Jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Jesteś pełen oczekiwań? Halleluja, więc zaczynam się modlić o Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, lekarza, lekarza. Panie, dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś naszym lekarzem, Panie. My przychodzimy dzisiaj do Ciebie, do tronu Twojej łaski, do tronu Twojego miłosierdzia, Panie. Abyś Ty wyciągnął swoją rękę, aby działy się znaki i cuda. Abyś Ty wyciągnął swoją rękę mocy i uzdrowienia, by działy się znaki, cuda i uzdrowienie, Panie. Ja teraz nawołuję do Ciebie, ja wołam do Ciebie teraz, Panie Jezu, aby Twoja moc, teraz nałóż rękę na swoje chore miejsce, nałóż rękę na swoje chore miejsce. Aby teraz Twoja moc, Panie, przeniknęła każde ciało, każdy organizm, każdego człowieka, który słucha tej modlitwy, Panie. Ja teraz Cię proszę, Ojcze Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa, aby moc Twojego Ducha teraz przenikała każde ciało, każdy organizm
I moc swojego uzdrowienia teraz wnikała w każdy organ, w każdą część tego ciała, które zostało zaatakowane przez chorobę. Ja teraz ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana Zbawcy, Twojego lekarza. Wolność od choroby, wolność od wszelkiego zniewolenia, wolność od wszelkiego raka, wolność od wszelkiego stresu, wolność od wszelkiej epilepsji, wolność od wszelkich depresji, wolność od wszelkiego demonicznego związania i opresji, wolność od wszelkiego rodzaju kalectwa, wolność od skrzywień kręgosłupa, wolność od bólu żołądka i wszystkich wnętrzności, wolność od chorób wątroby, od chorób nerek, od chorób umysłowych. Ja teraz ogłaszam wolność w Jezusie Chrystusie. Teraz moc Ducha Bożego niech wpłynie w Twoje ciało. Przyjmij uzdrowienie. Przyjmij przez wiarę uzdrowienie w Jezusa Chrystusa. Przyjmij moc uzdrowienia teraz w Jezusie Chrystusie. Moc Ducha Świętego. Moc uzdrowienia. Teraz wykonało się. To się wykonało. To się wykonało. To się stało w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana Zbawiciela. Uzdrowieńcza moc działa. Ona już działa w Twoim organizmie. Nie patrz na to, co czujesz. Nie patrz na to, co czujesz swoimi zmysłami. Moc uzdrowienia teraz już działa w Twoim ciele. Jeśli Ty otworzyłeś swoje serce przez wiarę w to, co teraz się modlę, wiarę w Jezusa Chrystusa, nie we mnie, w Jezusa Chrystusa, lekarza, to przyjąłeś swoje uzdrowienie, nawet kiedy tego nie czujesz. Ty zaczynasz teraz mówić i ogłaszać. I ogłaszaj teraz ze mną. Jestem uzdrowiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszaj. Jestem uzdrowiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Jestem uzdrowiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Jestem uzdrowiona w imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest moim lekarzem. Powtarzaj. Jezus Chrystus jest moim lekarzem. Powtarzaj tą modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje uzdrowienie. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje oczyszczenie. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje uwolnienie. Panie, dziękuję Ci za Twoją uzdrowieńczą moc, która zadziałała teraz w moim życiu, w moich wszystkich problemach, w moich wszystkich kłopotach. Panie, Ty przyszedłeś, aby mnie uwolnić. Ty przyszedłeś, Panie, aby rozwiązać wszystko to, co ja uwikłałam, w co ja się uwikłałam, co ja się uwikłałem. Dziękuję Ci za Twoją moc uzdrowienia moich relacji w rodzinie, za moc uzdrowienia, Panie, w moim ciele, za moc uzdrowienia mojego umysłu, mojego całego ciała, zaczynając od ducha, duszy i ciała. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Módl się ze mną. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za tą moc uzdrowienia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty teraz działasz w mocy swojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci za to uzdrowienie. Halleluja w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja w imieniu Jezusa Chrystusa. Uwierz w imię Jezusa Chrystusa. Uwierz w imię Jezusa Chrystusa. Ja ogłaszam zdrowie w Twoim ciele. Ja ogłaszam uzdrowieńczą moc w Twoim ciele. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje usta. Zacznij wyznawać słowo wiary w to, że Jezus Chrystus jest Twoim lekarzem. Że On uzdrowił już Twoją chorobę. Bez względu na to, co czujesz. To nie chodzi o to, co czujesz. Chodzi o to, żebyś teraz wypowiadał słowa swojej wiary, która po prostu zacznie zmieniać okoliczności, w których jesteś. Ona już zmieniła, jeśli wyznałeś Jezusa swoim lekarzem, wyznaj również Jezusa jako Pana i swego Zbawiciela, żeby stał się Twoim Panem i Zbawicielem. On nie tylko będzie Twoim lekarzem, ale będzie Twoim Panem i Zbawicielem i poprowadzi Cię do życia wiecznego. Jezus Chrystus, bo uzdrowienie ciała jest niczym w porównaniu z tym, jeśli będziesz uzdrowiony, a Twoja dusza pójdzie na zatracenie. Uczyń dzisiaj Pana Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, aby Cię prowadził. Otwórz Słowo Boże. Zacznij czytać Słowo Boże. Zacznij napełniać się Słowem Bożym. Słowo Boże jest lekarstwem. Ono jest lekarstwem do Twoich kości. Ono jest lekarstwem do Twojego ciała. Ono jest lekarstwem do Twoich wszystkich dolegliwości. Czy to jest jakiś uraz psychiczny, czy to jest uraz jakiś cielesny, czy to jest uraz Twojej duszy, po prostu cierpisz jakąś krzywdę. Słowo Boże ma moc, by Cię uzdrowić. Otwórz Ewangelię Mateusza. Zacznij czytać Ewangelię Mateusza. Poznaj Jezusa Chrystusa. Poznaj Jezusa Chrystusa. Przybliż się do Niego. Przybliż się do Jezusa Chrystusa. Miej z Nim codzienną, intymną relację przez rozmowę z Jezusem Chrystusem. Jeśli zgrzeszyłeś, przeproś dzisiaj Jezusa. Jeśli upadłeś,
przeproś Go i pokutuj od tego. On Cię uwolni, On Cię oczyści, On Cię uświęci, On da Ci moc zwycięstwa, ale przychodź do Niego. Miej z Nim relację, halleluja. Miej z Nim relację z Jezusem Chrystusem, bo On, wyobraź sobie, bo On kocha Ciebie bardziej niż Ty samego siebie. On chce Cię uwolnić od wszelkiego kłamstwa i zniewolenia. Jesteś dzisiaj wolny przez tą modlitwę. Wyznawaj słowo swojej wiary w to, co wierzysz. Zostałam uzdrowiona. Zostałem uzdrowiony. Zostałam uzdrowiona. Zostałem uzdrowiony przez moc Jezusa Chrystusa, który jest moim lekarzem. Który jest moim lekarzem. Chwała Jezusowi za to, że słuchałeś. Chwała Jezusowi za to, że ze mną byłeś. Nie trzeba się długo modlić, bo to nie chodzi o to, że długa modlitwa to sprawia, tylko wystarczy otworzyć swoje serce, uwierzyć i przyjąć. I przyjąć to, co słyszałeś od Boga. Halleluja. Słuchajcie, będę, tak poczułem dzisiaj, kiedy zrobiłem to właśnie nauczanie, dzisiaj, kiedy zrobiłem ten live, poczułem, żeby robić taki live podobny temu, w każdą środę, jeśli to będzie tylko możliwe, o 20 godzinie, chciałbym to nazwać W Bogu Wszystko Jest Możliwe. Chciałbym to nazwać ten live W Bogu Wszystko Jest Możliwe i żebyśmy się spotykali w każdą środę o 20, żebym otwierał przed Wami Słowo Boże i modlił się o wszystkie Wasze potrzeby. Dlatego jeśli to będzie możliwe, jeśli to jest możliwe i to jest zależne od Ciebie, wyślij mi na mojego Messengera prośbę o modlitwę, o coś. Ja sobie to spiszę, ja sobie listę, spiszę sobie tą listę i w miarę możliwości, bo nie wiem, ile ludzi będzie pisać, bo może napisać 10 dzisiaj, a jutro będzie 100, ale w miarę możliwości będę się modlił o to wszystko razem z Wami. Modlitwą wiary będziemy się modlić, będziemy stawać przed obliczem Boga żywego przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie będziemy stawać razem jak jedno ciało w modlitwie, będziemy się modlić o Wasze potrzeby, aby Chrystus dotykał się Was w każdą środę i każdego dnia. Ale słuchajcie, to nie chodzi o mnie. Ja nie jestem cudotwórcą, ja nie jestem uzdrowicielem, ja nie jestem jakimś magikiem. Ja chcę przybliżyć się do prawdziwego lekarza, do Jezusa Chrystusa. Dlatego w następną środę o godzinie 20 robimy następne spotkanie, które się będzie nazywało Z Bogiem Wszystko Jest Możliwe. Więc będziemy czytać słowo. Może to nie będzie trwało tak długo jak dzisiaj, dlatego że to dzisiaj było jakby takim otwarciem. Dzisiaj dużo żeśmy otworzyli Słowa Bożego. Dzisiaj chciałem pobudzić Twoją wiarę przez Słowo Boże, że Jezus Chrystus jest w stanie Cię uzdrowić i On to uczynił. Dlatego musisz dzisiaj już wyznawać. Jestem uzdrowiona. Jezus Chrystus jest moim lekarzem. Jestem uzdrowiony. Jezus Chrystus jest moim lekarzem. Za każdym razem, kiedy przyjdzie do Twojej głowy wątpliwość, gdzie szatan zacznie Cię okradać z Twojej wiary, otwórz swoje usta i zacznij mówić: jestem uzdrowiona. Jezus jest moim lekarzem. Amen. Zgodzisz się ze mną? Jeżeli się zgadzasz ze mną, to co mówiłem, powiedz teraz amen. A amen to znaczy niech tak się stanie. Halleluja. Niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Amen. Błogosławię Was, kochani. Zrobiłem ten live, bo miłuję ludzi, kocham ludzi. Chcę, żeby Chrystus wpływał w Wasze życie. Chcę, żeby Jezus Chrystus zmieniał Wasze życie, tak zmienił moje życie. A jako świadectwo powiem Wam, że z Jezusem Chrystusem żyję od 1991 roku i jako świadectwo tego, że Jezus Chrystus jest naprawdę lekarzem, że Jezus Chrystus naprawdę jest życiem, spójrzcie na moją twarz, kamera nic nie przerabia, nie mam żadnych dziwnych jakichś apek, które przerabiają moją twarz. Ja się mogę tym pochlubić, ale chlubię się w Chrystusie, chlubię się Chrystusem i to, że życie w Nim i z Nim przynosi Ci młodość i zdrowie i życie. Mam 48 lat. Urodziłem się 48 lat temu. Spójrzcie na moją twarz. Moje ciało też jest pełne siły, pełne zdrowia. Ja w ogóle nie choruję. Oprócz tego, że mam próchnicę zębów. Ale słuchajcie, mam 48 lat. Za 2 lata będę miał 50 lat. Spójrzcie na moją twarz. Spójrzcie na mnie. Moja twarz, moja młodość, moje życie, moje zdrowie jest świadectwem dla Ciebie, że Jezus Chrystus prawdziwie jest lekarzem, że Bóg prawdziwie jest życiem,
i że On może trzymać Cię w zdrowiu i w młodości każdego dnia długo, długo, długo. Ale my musimy się przybliżać do dawcy życia. My musimy się przybliżać i trwać w życiu, którym jest Bóg, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego niech moje życie, niech moja twarz, niech moje całe ciało będzie dla was świadectwem tego, że to, co mówię, jest prawdą. Jest prawdą. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Przybliż się do Jezusa. Przybliż się do Jezusa, a będziesz żył. Będziesz miał zdrowie i będziesz przykładem dla innych. Ludzie się mnie pytają, dlaczego ty jesteś taki radosny? Ludzie mówią, o, znowu deszcz pada, jaka brzydka pogoda. Ja mówię, nie mów tak, to nie jest brzydka pogoda. Bóg daje deszcz z nieba, by błogosławić ziemię. Daje ci chleb. Inny mówi, ale brzydka pogoda dzisiaj, nie? Ja mówię, dla mnie nie jest brzydka pogoda. Wiesz, dlaczego dla mnie nie jest brzydka pogoda? Bo ja mam słońce w sobie. Słońce oświeca mnie we mnie. Bez względu na to, co jest na zewnątrz, co się dzieje na zewnątrz, ja zawsze mam światło. Ja zawsze mam radość, ja zawsze mam pokój w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Zawsze moja żona mi się dziwi, że pewne rzeczy się wydarzają w życiu, a ja jestem pełen pokoju i radości. Mimo tego, że to jest coś, kto, gdzie kto inny mógłby to odebrać jako coś przygnębiającego, coś, co po prostu powinno ciebie zasmucić, ja się tym nie smucę. Ja się tym nie smucę. Wiecie dlaczego? Bo Chrystus Jezus jest moją radością. Bo Chrystus Jezus jest moim pokojem. Bo Jezus Chrystus jest moim uzdrowieniem. Bo Jezus Chrystus jest moją miłością. A to, co się dzieje na zewnątrz, to nie moja bajka. Chrystus Jezus jest moim życiem. Dlatego jest jak jest. Dlatego właśnie z miłosierdzia Bożego, z Jego łaskawości i dobroci mogę tutaj usiąść przed Tobą i mówić i dzielić się z tym, co się dzielę z Tobą. Bo to On jest miłosierny dla Ciebie, dobry i łaskawy i chce, abyś słyszał Jego słowo z ust Jego sługi. Dziękuję Ci za uwagę. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Oczekuję świadectw z Bożego uzdrowienia. Jak powiedziałem, słuchajcie, wyślijcie mi. Ale nie mów mi, że jesteś chory. Modliliśmy się, przyjąłeś to przez wiarę, teraz nie zasypuj to żwirem. Słowo Boże weszło do twojego serca jako ziarno i teraz tam ma kiełkować. Podlewaj słowo swojej wiary swoimi ustami, wypowiadając słowo wiary, wypowiadając słowo, które już się wykonało, aby to zmieniło okoliczności, w których jesteś. Alekolwiek, jeżeli chcesz się o coś tam modlić jeszcze, wyślij na Messengera wiadomości, zrobię listę. Następną środę o 20 godzinie zapraszam Cię na modlitwę, zapraszam Cię na Słowo Boże. Tytuł, jak powiedziałem, z Bogiem wszystko jest możliwe. Halleluja, bo z Bogiem wszystko jest możliwe. Módlcie się też o mnie, do Boga, wołajcie do Boga o mnie, o ochronę, o osłonę, bo czarny nie śpi, on chce zniszczyć wszystkich i zadusić wszystkich tych, którzy głoszą Słowo Boże, którzy dzielą się Słowem Bożym, bo on chce zadusić prawdę, on chce zadusić światło Bożego Słowa, aby ludzie nie byli wolni. Chrystus chce, byś był wolny. Dlatego dziękuję Ci za Twoją uwagę. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Pan Cię prowadzi. Otwórz się na Jezusa Chrystusa. Otwórz się dla Niego i oddaj Mu swoje życie. A On będzie Cię prowadził. On będzie Twoim pasterzem. A Ty staniesz się owcą Jego pastwiska. A kiedy On stanie się pasterzem, a Ty owcą Jego pastwiska, zawsze będzie Cię prowadził na łąki, które są soczystą trawą. Zawsze będzie Cię chronił od wilków. Będzie chronił Cię od insektów, które będą chciały wedrzeć się do Twojej skóry. On Cię namaści swoim świętym duchem. Namaści Cię oliwą, dzięki której insekty, czyli demoniczne wpływy i choroby nie będą się Ciebie czepiać. Bo uczynisz pasterzem swojego życia Pana Panów i Króla Królów, Jezusa Chrystusa. Błogosławię Cię.